Tak. Bo początkowo miało być o 17, ale obawiając się o pogodę i to, że Państwo nie będą mogli przyjść na 17, przesunęliśmy to na 18, ale ważne, że tak duża grupa świadomych mieszkańców Zamościa i okolicy przyszła. Jest mi bardzo przyjemnie Państwa tutaj powitać. Chciałem również powitać naszego szczególnego gościa, dla którego tutaj się spotkaliśmy, Janusza. Jest to osoba, którą znam od 5 lat. Mamy bardzo dużo wspólnych tematów. Zaczęło się chyba od ustawy o GMO, o tym, aby uszczelnić polskie prawo, aby nie można było robić zasiewów GMO. I w tym zakresie udało nam się bardzo dużo zrobić. Niestety wciąż sprowadzamy do Polski bardzo dużo soi genetycznie modyfikowanej, którą to znowu są żywione zwierzęta i mięso takie kupujemy w naszych sklepach i to jest jeszcze przed nami. Później był cykl różnych konferencji. Zachęcam Państwa, większość tych konferencji jest na stronie sahajko.pl. Ostatnio dużo pracy włożyliśmy w to, aby uświadamiać ludzi o szkodliwym działaniu pól elektromagnetycznych. Tu może nawet tak bardzo nie chodzi o 5G, które może być do różnych rzeczy wykorzystywane, a do tego, że w tym smogu elektromagnetycznym jesteśmy skąpani. No i ostatnio rząd na siłę przepchnął ustawę, która dopuszcza do tego, aby stukrotnie mogły być zwiększone normy promieniowania elektromagnetycznego. I znowu jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji co do tego promieniowania elektromagnetycznego. Rząd mówi o tym, że ono nie jest szkodliwe i posługuje się półprawdami, bo rzeczywiście w promieniowaniu elektromagnetycznym od zawsze jesteśmy. Jest promieniowanie kosmiczne, światło to jest część widma promieniowania elektromagnetycznego, aczkolwiek w ostatnich latach kilkuset czy może kilka tysięcy razy zwiększyliśmy to promieniowanie elektromagnetyczne, do którego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni, a zwiększenie czegoś stukrotnie to jest po prostu coś irracjonalnego. To tak jakby ktoś od jutra Państwu kazał stukrotnie więcej jeść soli i cukru, bo to może nie jest adekwatny przykład, bo Państwo mogą nie jeść soli i cukru, ale w tym promieniowaniu elektromagnetycznym wszyscy się cały czas kąpiemy. Janusz również jest zagorzałym zwolennikiem ekologii, ale to, co robi dla mnie chyba najważniejszego, to jest zwiększanie świadomości. Walka o tę świadomość, o to, abyśmy byli wolnymi ludźmi, ale będziemy tylko wolnymi ludźmi, kiedy będziemy świadomi tych rzeczy, które wokół nas się dzieją. Dzisiaj mamy taki dosyć szczególny dzień, powołanie pierwszego rządu Witosa, rządu obrony narodowej. I Witos w tym 26 roku mówił o tym, że żaden, nawet największy geniusz nie zapewni pomyślności i przyszłości Polski, może to uczynić jedynie świadomy swych praw i obowiązków cały naród. I to jest to, do czego ja, ugrupowanie, z którego się wywodzę, czyli Kukiz15, od lat robimy. Myślę, że będzie dzisiaj okazja również powiedzieć o pewnych małych sukcesach, które w tym zakresie osiągnęliśmy. Na mojej stronie sahajko.pl i mojej stronie facebookowej jest odpowiedź na list otwarty, jaki Paweł Kukiz przed wyborami skierował do prezydentów, do kandydatów na prezydentów. I prezydent Andrzej Duda zadeklarował się do kilku właściwie milowych zmian w polskim ustroju. Po pierwsze, zadeklarował się, że przygotuje i skieruje do laski marszałkowskiej ustawę o sędziach pokoju, czyli duża część sądownictwa będzie oddana w państwa ręce, bo państwo będą wybierali tych sędziów pokoju, a nie jakieś lokalne sitwy czy klany. Również zadeklarował się pan prezydent do tego, że w swojej kancelarii
powoła sekretarza stanu do spraw demokracji bezpośredniej, jak również powoła takie ciało doradcze do spraw demokracji bezpośredniej, łącznie z tym, że chce ożywić referendum, wprost napisał o dniu referendalnym, tak żebyśmy chociaż raz w roku mogli pójść do urn i zdecydować o kluczowych sprawach dotyczących naszego życia, naszej przyszłości, tego, co chcemy zrobić z zasobami naturalnymi, albo czego nie chcemy zrobić, czyli to taki jest haczyk czy taki hamulec dla rządzących, aby tak jak w Szwajcarii można było zdecydować, czego naród chce, a czego nie chce, ale żeby to wyszło, to musi być świadomy swoich praw i obowiązków cały naród. Czyli musimy pragmatycznie, rozsądnie podchodzić do naszej rzeczywistości. Ja w tej chwili nie będę Państwa zagadywał, bo tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj dla tego, co ma nam do przekazania Janusz. Zapraszam Cię, Janusz. Słuchajcie, naprawdę bardzo Wam dziękuję, szczególnie właśnie Jarkowi Sachajko. Ja sobie jest to naprawdę człowiek, który jest nietypowy dla nas, dla mnie osobiście, dlatego że zarządza się ze środowisk jest bardzo antysystemowych i bardzo takich, można powiedzieć, radykalnych, ale w sumie myślenia bardziej niż oczywiście jakiś radykalny ton działania. Natomiast spośród wszystkich posłów, jakich znam, a za dużo ich nie znam, bo zresztą nie mam potrzeby, żebym ich znał, Jarek jest jedyny, który w ogóle był na naszych ważnych imprezach, uczestniczył razem w debatach sejmowych i zrobił mnóstwo rzeczy, które po prostu inni nigdy nie zrobili dla właśnie kwestii świadomości, dla wolności, dla kwestii też zdrowia. Oczywiście, jak zawsze w polityce, każdy z nas ma tam jakąś ścieżkę i jakiś rodzaj misji czy zadania. I na pewno te różnice w postawach są oczywiste, natomiast chciałbym Wam tutaj powiedzieć, że przede wszystkim podziękować, jakby podziękowałem za zaproszenie. Jest to cykl spotkań po Polsce, który robię już od w sumie kilku tygodni, to jest dziesiąty chyba, powinien się liczyć dziesiąty. I to jest cykl Wolni Ludzie, Reaktywacja i Sympatycja LTV. I bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście w takim licznym składzie. Dlaczego tak się spotkaliśmy? Ja myślę, że to nie jest kwestia mojej osobistej jakiejś tam mini popularności w tej przestrzeni alternatywnej, ale raczej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy Polacy i właściwie cały świat. I tutaj jak oglądacie TV, to wiecie, że tak w sumie bez ogóle o pewnych rzeczach mówię i od lat lansuję poglądy, które w zasadzie zmierzają do jednej wielkiej zmiany po prostu społecznej, gospodarczej, politycznej, no oczywiście przede wszystkim w Polsce. Ale my mamy świadomość, że ta zmiana będzie możliwa wtedy, kiedy też takie podobne przemiany będą na świecie. I to, że ten świat jest u progu właściwie w jakimś sensie wielkiego kryzysu, wielkiego resetu, dzisiaj myślę, że większość z Was nie ma najmniejszych wątpliwości. Często mówię, że to, co było przedmiotem tak zwanych teorii przyspiskowych, bo często się określało pewne działania kręgu ukrytej władzy, że to są tylko i wyłącznie teorie. Dzisiaj niektóre z tych teorii stają się rzeczywistością. Gdybyśmy na przykład, a tu kwestia wolności jest przecież fundamentalna, jeszcze rok, dwa lata temu zaczęli mówić, że będzie na przykład przymus szczepień dla dorosłych i on w zasadzie na dzień dzisiejszy w sensie prawnym już jest zadekretowany ustawą przecież, bo ostatnio zmieniana przecież w Sejmie. Na pewno ja tak nie głosował, jak go znam za tym. I to jest oczywiście szokujące, żeby doszło do sytuacji, w której na przykład z jakichś powodów operacji światowej właściwie można było przyjść do kogoś do domu, jak mówię hipotetycznie, jak nie będzie chciał się zaszczepić i po prostu wziąć go przemocą, skuć, czy też zadać odpowiednie oprzyrządowanie, tu policja ma instrukcję i po prostu nawet zabrać do ośrodka, albo po prostu i tam zaszczyt włożyć. Są rzeczy, których nie należy lekceważyć. Są pewne granice, w których tak zwane dobro ogółu nie może po prostu być pierwsze przed dobrem jednostki. Kultura zachodnia szczyciła się tym, że prawa człowieka, prawa jednostki są centralnym zagadnieniem dla każdego z nas. Mówię kultura i cała, powiedzmy, tradycja, mimo że łamano te prawa jednostki i totalitaryzmy tutaj
zarówno bolszewicki, jak i faszystowski, nazistowski święciły swoje triumfy w XX wieku. I wydawało się, że jak już żeśmy z tego wyszli, to już tylko to są wraty. A tu się okazuje, że zupełnie innymi metodami, zupełnie od innej strony, od strony do tej pory nikt nigdy się nie spodziewał. Ponieważ zdrowie człowieka i wszyscy ludzie, którzy zajmują się tym zdrowiem oficjalnie, czy półoficjalnie, generalnie, i wszystkie instytucje, jakie na świecie powołano, również w Polsce powołano, uważano i głęboko, mimo pewnych patologii funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, takim centralnym wyobrażeniem jest to, że ci wszyscy ludzie po prostu muszą z urzędu dbać tylko i wyłącznie o nasze zdrowie i nasze bezpieczeństwo. I akurat z tej strefy życia publicznego, która nazywa się zdrowiem publicznym, ochroną zdrowia, naprawdę nam nic nie grozi, oprócz tego, że mogą nam po prostu tylko i wyłącznie pomóc, lepiej czy też gorzej. I nikt, według mnie, poza oczywiście tymi, którzy śledzą gdzieś głęboko pewne procesy globalne jakby i obserwowali te tak zwane teorie spiskowe, nie spodziewał się po prostu, że właśnie z tej strefy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest bezpieczne, że przyjdzie, ja wiem, że część z nas może tego nie akceptować, ale ja uważam to jako pewien rodzaj ataku terrorystycznego na ludzkość, który po prostu ma miejsce i jeszcze w mojej ocenie się bynajmniej nie skończył, ponieważ mówią nam o tym, że będzie po prostu kolejna fala. Jeżeli się przyglądamy tej historii właśnie tych teorii spiskowych, które dzisiaj już nie są według mnie spiskami, widzimy na przykład, że jest taki koncept jak nowy porządek świata, który wyśmiewany jako taką zabawę w internecie różnych tam właśnie ludzi od szukania sensacji. I słyszymy w Sejmie raptem, nie wiem, miesiąc z okładem, to było na posiedzeniu parlamentu, w telewizji widziałem, czy w internecie, kiedy premier naszego rządu, prawda, Mateusz Morawiecki mówi, że właśnie wchodzimy w etap wdrażania nowego porządku świata. I używa tego pojęcia tak po prostu, jak gdyby nigdy nic. Ale takich pojęć na takim szczeblu władzy, jakim jest premier, nie używa się przypadkowo. Zresztą w jednym czy dwóch krajach podobnie, jeden z przywódców też użył po prostu tego pojęcia, że oni to wprowadzają. I musimy wreszcie uwierzyć, że to jest rzeczywistość, że to jest pewien rodzaj scenariusza, który ktoś realizuje wbrew ludziom nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I to uderzenie przyszło z tego miejsca, z którego właśnie nikt się nie spodziewał. Przyzwyczajeni jesteśmy, że jak jest atak terrorystyczny, to on będzie, na przykład jakiś terrorysta pójdzie, bombę odpali, albo nam grozi wojna hybrydowa, też były pewnym zaskoczeniem, albo normalny konflikt zbrojny, hasło trzecia wojna światowa, tyle razy pomylane, oby się nie dokonała. I dlatego uważam tak łatwo i w taki właśnie sposób, dzięki temu, że pewni ludzie posiadają media w swoich rękach, w sposób naprawdę niezwykle skuteczny, stworzono coś, co w zasadzie każdy inteligentny, rozsądny człowiek, gdyby się temu przyjrzał, to po prostu uznał, że to jest jakiś absurd. Absurd po prostu niewyobrażalny. Trochę tak, żeby nie było aż tak poważnie, przypomnę taki dowcip, który myślę, że większość z nas, przynajmniej z mojego pokolenia zna i pamięta, kiedy rozmawia dwóch kolegów i jeden jest strasznie spuchnięty tutaj, tak się trzyma, ma taką twarz praktycznie prawie zmasakrowaną. I co się stało? On mówi, no wiesz, no po prostu osa po prostu. I co, ugryzła? Nie, tato ją łopatą zabił. I to jest właśnie ta sytuacja. Niewątpliwie istniejący wirus, ponad wszelką wątpliwość, jeżeli mówi nam to prezydent Stanów Zjednoczonych, czy jego służby specjalne, i mówi to wielość bardzo w sumie znanych naukowców na świecie, którzy mają po prostu kompetencje. I mówią wyraźnie, ten wirus jest sztuczny. No, jeżeli wirus jest sztuczny, no to dlaczego po tym, co się stało, bo zdemolowano właściwie gospodarkę i życie prywatne i też społeczne i zawodowe mnóstwo milionów ludzi, dlaczego właściwie w całej tej narracji i debacie publicznej w Polsce czy za granicą w ogóle nie dochodzi się do końca właściwie skąd to się wzięło i tak dalej. Wprawdzie prezydent Trump to robi w Stanach Zjednoczonych, próbując zrzucić winę na Chiny, ale jak się temu przyglądamy głębiej, to ta sytuacja wcale taka prosta nie jest i w mojej ocenie, jak się temu przyglądam i różnych tam słucham ludzi, którzy coś tam wypływa, to jest operacja zrobiona przez pewne wąskie kręgi władzy, które pod szyldem NWO tak często nazywane, po prostu dokonały w skali międzynarodowej. Uwikłały w to Chiny, oczywiście samych Amerykanów, mówię tutaj o naukowcach, o wąskich grupach ludzi. I czy to wyszło przypadkowo, jakby ktoś powiedział, czy to zostało specjalnie wypuszczone, uważam, że w takich przypadków nie ma. Tym bardziej, że macie dowody, że to jest przygotowywane, które dopiero dzisiaj, albo jak byliśmy zamknięci, ja w tej, jak niektórzy mówią, w tej swojej szafie, czy przed szafą nadawałem wtedy z mieszkania, bo też przecież była taka atmosfera, że nie nadawać i tak dalej, nie zbierać się.
to wtedy po prostu wyszły na jaw po prostu sensacyjne fakty, mówiące o tym, że jeszcze kilka miesięcy przed całą tą pandemią naradzano się w Fundacji Gatesa i była taka narada marketingowa nagrana gdzieś tam i potem już to wyszło, jak oni omawiali po prostu, jak się zachować, w jaki sposób przycisnąć media, jak przypilnować, po prostu omawiali plan. Jak to jest możliwe, żeby istniało coś takiego jak patent na ten właśnie SARS-CoV-19. Skąd, jak w ogóle możemy przejść tylko patent? Jak można w ogóle dopuścić do sytuacji, że nikt w Polsce, nie słyszałem, żeby w mediach zapytał, a o co chodzi z tym patentem Bill Gatesa? Dlaczego w ogóle mówi się o tym, że taki patent istnieje akurat na ten wirus? Jak to? Znaczy ktoś wcześniej, 2 czy 4 lata wcześniej opracował wzór tego wirusa, jego model powiedzmy teoretyczny, I on już jest, także tego wirusa jeszcze nie było, bo on się miał zrodzić po prostu w jakichś tam procesach ewolucji. Jak niektórzy naukowcy dowodzili, te procesy trwałyby kilkaset lat, ponieważ nie jest sposób jest pewnych, powiedzmy, sekwencji nukleotydów ułożyć w taki, a nie inny sposób, łącząc na przykład HIV właśnie z SARS-em i wkładając tam różne rekombinacje. Oczywiście te śledztwa prowadzą niezależni dziennikarze, naukowcy, tam się pokazuje, że powiedzmy te elementy wirusa były rzeczywiście z nietoperszy, były gdzieś tam nawet z Argentyny, gdzieś tam z Australii, gdzieś tam właśnie z Chin, ale to już jest jakby, to już oczywiście prędzej czy później ktoś do tego dojdzie. Chodzi o to, że my po prostu pozwoliliśmy sobie na coś takiego i nie zadajemy pytań. My nie zadajemy pytań. Tak fundamentalnych pytań, więc jeżeli ktoś jest właścicielem takiego patentu i jeszcze śmie w mediach światowych, bo najczęściej tak jest amerykański, tak jak światowy wartujemy, mówić, że jak się nie zaszczepicie, to się nie zaszczepicie, to papa. Takie słynne słowa z takiego dawnego wywiadu, prawda? Ale może po prostu wręcz nam grozi. Oczywiście ktoś powie, że macie jeszcze inne dowody, takie wyciekłe materiały też z chińskiego spotkania, gdzie w sposób już tak bezpośredni dyskutowano o tym, jak w jaki sposób przeprowadzić po prostu coś takiego jak epidemię. No i wreszcie dla tych, którzy może uznają to za jakieś tam historie dopisane do dzisiaj i wcale nie zaistniały, albo dograne powiedzmy na Facebook czy na YouTube, to przypomnę wam to, co dzieje się w 2012 roku i inscenizacja na stadionie Wembley w czasie otwarcia Olimpiady w Londynie w 2012 roku, gdzie też w internecie, mając więcej czasu, mogliście po prostu to pooglądać. I kto i do czego, co i do czego, żeby na stadionie i po prostu rozstawionych było w jednej sekwencji, bo jak wiecie, otwiera się igrzyska Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to są piękne, wielkie ceremonie, rozbudowane, prawda, kosztowne, cały świat to ogląda. A tam scena, gdzie dziesiątki dosłownie, nie setki łóżek na stadionie po prostu, pielęgniarki, które z popaskami latają, jakieś kompletnie schizofreniczne wręcz sytuacje i co i do czego, prawda? Co to jest za przesłanie? My wiemy, że ci, którzy rządzą światem w sposób ukryty, i trzeba wreszcie, bo słuchajcie, w naukach politycznych, skończyłem akurat politologię, wprawdzie dawno temu, bo broniłem pracę magisterską, jak jeszcze jak komuna święciła swój triumf, czyli wchodzono stan wywojenny, ale wtedy może nawet było więcej na te tematy. Generalnie nie było takich metodologii w naukach społecznych, bo dzisiaj nie ma i tego się nie wykłada, się dopytuje, nie wykłada się tego. Ostatnio mieliśmy profesora Horawa u siebie, który jest takim wybitnym polskim profesorem, humanistą, filozofem też. I pytam go, czy on gdzieś widzi, żeby na uczelniach w sposób taki profesjonalny były kierunki katedry, które analizują nieformalne układy władzy na przykład w skali świata, czyli realną politykę realizowaną przez koncerny, przez nieformalne grupy władzy. W ogóle tego się nie robi również, jeśli chodzi o polską rzeczywistość. Będę już teraz w Rzeszowie i pod Rzeszowem, wracamy stamtąd, bo to było piękne spotkanie. Zrobiłem wywiad z takim człowiekiem, który jest socjologiem i był na uczelni i chciał napisać doktorat na temat socjologii kradzieży. Takiego tematu jeszcze nikt w Polsce nie robił na poziomie doktoratu, a przynajmniej w tym kręgu, w którym on się obracał, i mówi, że w konsekwencji przegłosowano na Radzie Wydziału, że w ten sposób ta praca doktorska nie może się nazywać, mimo że miał przygotowany koncept, miał przygotowane jakieś zagadnienia, w żaden sposób nie zostało to zaakceptowane przez taką szacownych naukowców. Więc ja tu wskazuję na pewne źródła niewiedzy, którą my wszyscy mamy od dzieciństwa, wdrukowywaną przez to, że pewnych tematów po prostu nie widać we wszystkich po prostu programach i narracjach informacyjnych, jakie się nam dają od dzieciństwa. No, ale na studiach, już wszyscy wiemy, to jednak już jest trochę inaczej, że tam jest krytyczne myślenie, że tam jest jakiś element takiej dysputy, że właściwie to dyskurs jest podstawową formą w ogóle naukowego rozwoju.
dyskusja, czasami polemika naukowa. Tutaj nawet nie można napisać prac na temat zjawisk powszechnych w każdym systemie i nie od dzisiaj, tylko od zarania dziejów. I jest to po prostu korumpowanie się i systemy korupcyjne, mechanizmy korupcji, to jest jeden z najważniejszych problemów, jakie tak naprawdę ma każde państwo. I dobrze o tym wiecie. One są podejmowane tylko i wyłącznie przez, powiedzmy, dziennikarzy śledczych i to najczęściej takich, którzy są po prostu gdzieś tam mocno poobijani, często giną w różnego typu dziwnych okolicznościach. Prawda? No i w zasadzie i przez jakichś tam sygnalistów, ludzi, którzy dotknęli tego i wiedzą, że to jest. No i oczywiście, jeżeli państwo jest na tyle sprawne i uczciwe, to formalnie powinno być podejmowane przez wymiar sprawiedliwości, policję, prokuraturę, służby specjalne i tak dalej. To są te dwie grupy, które zajmują się generalnie korupcją i generalnie analizą nieformalnych wpływów po prostu władzy. I jeżeli tak jest, jeżeli nas się nie uczy patrzenia na rzeczywistość, że zawsze jest drugie dno, że to nie tam, że jest Rada Ministrów, że jest Sejm, że jest Parlament, że jest Prezydent, jeszcze partie polityczne po tej stronie, no kłócą się ze sobą i tak dalej. I w ten sposób nie analizuje się, jak wszyscy są na przykład wmontowani w procesy korupcyjne. Dzisiaj korporacje i takie nieformalne grupy władzy, ludzie typu Soros, którzy dysponują miliardami, potrafią zasilać dzięki ustawodawstwu, które jest cały czas moderowane przez nich. Zresztą tutaj właśnie poseł Sachajko, często przecież w Sejmie jak jesteś, czy gdzieś no starasz się pokazywać te wszystkie jakby furtki prawne, gdzie jest to możliwe, gdzie są stworzone po to, żeby po prostu jakaś nieformalna grupa interesów, lobbying absolutnie nieuczciwy, absolutnie niedopuszczalny lobbying po prostu mógł realizować swoje interesy. I robi to w ten sposób. To, co zrobiono właśnie z tym ustawą, tak zwaną mega ustawą dotyczącą telekomunikacji, to jest po prostu rozbój w biały dzień. Złamanie wszelkich, powiedzmy, zwyczajów, norm, nawet prawa, które w Polsce obowiązuje. Specustawa, która pozwala w dowolnym w zasadzie miejscu korporacji postawić maszt. Żadnych badań środowiskowych, żadnych badań, jeśli chodzi o szkodliwość ewentualną dla naszego zdrowia, bo to i nie istnieje. A nawet to, co istnieje teraz, jeszcze za prawa, które teraz weszło, o czym mówi na przykład Gelsen Zbyszek, człowiek, który został dotknięty jako monter GSM tych wszystkich stacji i masztów, jest niepełnosprawny i jest geniuszem, jeśli chodzi o wiedzę prawną, walcząc przeciwko temu ustawodawstwu, jeszcze do tej ustawy nowej, po prostu mówi, że większość stacji bazowych w Polsce, właśnie na których zresztą korzystamy, sam korzystam z komórki, została postawiona absolutnie wbrew prawu. Po prostu z uwzględnieniem bardzo wielu konkretnych przepisów, powiedzmy, czy to do rozporządzeń, a nawet wszystkim ustawowym. Ale powszechne łamanie prawa i przyzwyczajenie do tego, że to można robić, jest czymś tak już dzisiaj jakby codziennym, że w zasadzie tutaj jedna frakcja polityczna z drugą toczy wielkie boje tylko o to, żeby użyć argumentu prawnego, ale ma tylko czysto polityczny charakter. System naprawdę jest chory. I wracając do tej całej historii z tym COVID-em, dramat polega na tym, że bardzo wiele osób dostało się przestraszone, znaczy, żeby ktoś ma chyba wątpliwości, słuchajcie, jak można, mówię o tej łopacie, o tej pszczole czy osie, jak można doprowadzić do takiego zdemonowania systemu w imię iluzorycznej ilości zgonów. W Polsce umiera dziennie 1200 osób. Nawet w tych oficjalnych komunikatach, które się podaje, ta ilość zgonów dziennie po prostu jest nieporównywalna z tym, na przykład ile osób umiera dziennie w tamtym roku i poprzednich na zapalenie, na wszelkie powikłania związane z płucami. Zresztą też pogrypowe często. To jest około 60 osób dziennie. Można to było nawet w mediach głównego nurtu gdzieś wyłapać, tylko tam się nie zestawia faktów, nie próbuje się zdziwić, bo no to jak to skoro tam tyle ludzi umiera, to jeżeli w ogóle ludzie umierają dlatego, że jakiś tam wirus rzeczywiście działa i coś się tam dzieje, no to może byłoby równie dobrze, w Polsce ginie kilkanaście osób dziennie na drogach. Ja nie wiem dlaczego myśmy nie wprowadzili jakichś poważnych, powiedzmy, przepisów, które na przykład zabraniają ludziom z numerem rejestracyjnym, na przykład na liczbę parzystą, jeździć w poniedziałki, a ci, co mają nieparzystą, jeździć następny raz. Ograniczylibyśmy ilość śmiertelnych ofiar o połowę. Dlaczego po prostu nie zablokowaliśmy ruchu drogowego, mimo że to jest systematyczne, policzalne i kontrolowalne, prawda? Skoro naszym celem jest dbanie o zdrowie ludzi. Ja rozumiem, że na początku to zostało się w Chinach, zostało tak, powiedzmy, pokazane, że oglądaliśmy to, że był jakiś taki strach, ale potem po tygodniu, dwóch, trzech należało po prostu wyciągnąć bardzo praktyczne wnioski i zrobić to, co należało, zrobiła na przykład Białoruś, czy zrobiła Szwecja. Po prostu w ogóle nie zrobili nic istotnego poza jakimiś przepisami, które sugerowały, powiedzmy, jakąś tam ostrożność i tak dalej. I ich tak zwana umieralność na ten COVID nie jest wcale większa u nich niż u nas i
gdziekolwiek indziej średnio, gdyby to przeliczyć na ludzi, na człowieka, na jakąś populację. Więc słuchajcie, to jest możliwe, że można było się obejść bez takiej demolki i te państwa funkcjonują, ale o tym się już teraz nie mówi. O tym się już teraz nie mówi, bo śmiano się, pamiętam, na początku, jeśli chodzi o Białoruś, no to bo pan Łukaszenka, to jest śmieszne, że my musimy dawać za przykład rozsądnego zachowania Białoruś, która słynie z tego, że nie jest to kraj demokratyczny i z perspektywy różnych ludzi może wyglądać dosyć dziwacznie, tak? I trzeba się powoływać na Białoruś, żeby uzmysłowić sobie absurdalność tej sytuacji, którą myśmy zrobili sobie, której to właśnie, kiedy powiedział, że tak naprawdę to najlepszym lekarstwem na to jest wsiąść na traktor, pojechać na wieś i więcej do pracy fizycznej, przecież to był żart, tak? ale wiecie, o co chodzi. I teraz jeszcze może, i teraz tak, uważam, że w tej sytuacji, jak ktoś zrobi jakąś szkodę państwu, a zrobiono szkodę państwu, a przy tym obywatelu, to powinna być odpowiedzialność. Jeżeli my dzisiaj widzimy, że konsekwencje ekonomiczne, wprawdzie podają teraz dane statystyczne, z których wynika, że jakaś ta produkcja się odradza i wzrost gospodarczy, na przykład w tym miesiącu, zdaje się, to my teraz czerwiec będziemy mieli za sobą, tak do liczenia, że tam nastąpił chyba 0,5% taki lekki wzrost w stosunku do analogicznego okresu z tamtego roku. Oczywiście, tylko to jest w mojej ocenie jakaś no, gigantyczna, absolutna determinacja po prostu Polaków, którzy to są przedsiębiorczy, ale kłopoty wyjdą. I teraz, kiedy my tutaj nie boimy się tej narracji, że realizowany jest w skali świata projekt zbudowania nowego porządku świata, odebrania ludziom wolności. I to w taki sposób, że ludzie nawet się nie zorientują, że tej wolności nie posiadają. I cały też dramat polega na tym, że o ile ludzie nauczeni są myśleć, jak bronić swojej wolności wedle tego, co uczy historia, prawda, więc pamiętają komunę, pamiętają środki, powiedzmy, przymusu bezpośredniego, pamiętają wojnę, bolszewizm, takie rzeczy, im się wydaje, że w zasadzie świat się nie zmienił i że właściwie, jeżeli komuś mogą odebrać wolność, to tylko tą ścieżką. A odebrać wolność przez to, że dobiorą się do twojego ciała, że dobiorą się do twojej głowy, do twojego umysłu, to w ogóle nikomu, mówię przeciętnie, poza tymi przebudzonymi, nie przychodzi do głowy. A to stało się po prostu absolutnie najbardziej nowoczesną, awangardowo, technologicznie niezwykle zaawansowaną technologią, a jednocześnie operacją społeczną czy polityczną, której celem jest stworzenie ludzi posłusznych systemowi. Bo jak wyobrażacie sobie dzisiaj czytanie informacji ze świata newsów, nie trzeba się wgłębiać w jakieś tajne wycieki czy ludzi z insajdu, żeby dojść do prostego wniosku. Część z was wie, że ciągle nie wierzy i nie akceptuje wiedzy dotyczącej technologii kontroli umysłu, mind control. Nasza telewizja NTV zajmuje się tym już od praktycznie początku. Tutaj mamy też wspaniałą taką osobę, też ofiarę tego, ale świetnie wykształconą i przygotowaną do tych tematów, Ewę Pawełę. I to są rzeczy, które jeżeli ktoś uważa, że to, co opowiadają ci ludzie, którzy są ofiarami i naprawdę nie wszyscy są schizofrenikami, to jest jakiś wymysł, kiedy sami wiecie, że możecie po prostu, mamy GPS-y, tak? I po prostu sobie tymi GPS-ami praktycznie, jaki ten GPS dzisiaj jest w tej komórce? To jest maleństwo. I to jest powszechna technologia. I to jest sterowane de facto z satelity. I dociera sygnał, wykorzystuje może jakieś tam bazowe elementy na Ziemi, ale dość sprawnie ten GPS działa. Czy jeżeli widzicie, że GPS działa, a można w tym GPS-ie zrobić wiele ważnych rzeczy, to uważacie, że taki jeszcze bardziej zaawansowany GPS, implementowany do naszego ciała w postaci chipa albo nanochipów, które są, mówię o nowoczesnych technologiach, są, a nie o teoriach spiskowych, są implementowane na przykład w zastrzyku czy szczepionce, już nie mówię o tych chipach, które przygotował Gates i mają jeszcze omen omen słynne cyfry 060606, żeby bezczelnie pokazać ludziom i nawiązując do apokalipsy świętego Jana i słynnego znamienia bestii, które jeszcze w dawnych czasach było tematem dla ludzi interesujących się duchowością i religią, tematem dość znanym, a dzisiaj, ponieważ religia też przeżywa swój głęboki kryzys i nawet ludzie nie wiedzą tego, co w tych wizjach profetycznych już dawno temu mówiono o czasach, w których żyjemy. I na tym polega właśnie cała sprawa, żeby zrozumieć, jak ty jeżdżę po Polsce, cieszę się właśnie, że też mogę być z wami i Jarek się odważył, tutaj mnie zaprosił, że zna ogólnie moje poglądy, ale widać sam ma swoje przemyślenia i jako polityk po prostu wprawdzie musi no, we właściwy sposób postępować, ale takiego otwarcia wśród polityków my nie widzimy. Jedyny właściwie jeszcze poseł, który my tutaj publicznie mówimy, że robi dobrą robotę, to jest poseł Braun. Chociaż w niektórych kwestiach no, ma zupełnie inne zdanie niż my,
Dotyczy to przede wszystkim kwestii ustroju przyszłości i kwestii związanych z ustrojem przyszłej Polski. Ale wracając do tego właśnie, że chcemy w tej sytuacji wstawić czoła temu planowi, to jest kwestia świadomości i wiedzy, jaką pozyskamy, jaką w tej chwili mamy i pewnych działań, które możemy podjąć. Jeżeli teraz na jesień nam się już mówi, że będzie druga fala, w niektórych krajach się znowu rzuca te maseczki, to jest absurdalne z maseczkami, też dobrze wiecie. Jeżeli oni do tego według mnie dołożą jeszcze jedno zdarzenie, bo chciałem zwrócić uwagę, że ta grupa, która jest nieformalna, która w mojej ocenie zdobyła wpływy we wszystkich państwach, mając tam swoją rezydenturę, mając tam swoich polityków, biznesmenów, współwłaścicieli czy też ludzi, którzy się opłacą na różne sposoby, jeżeli ona potrafi de facto ten świat praktycznie zmanipulować, to ona ma cel. Niektórzy mówili, że celem jest depopulacja, że od dawna w tych kręgach były takie głosy, celem jest zmniejszenie ludności, bo jest nas za dużo, bo jesteśmy po prostu bardzo szkodzący przyrodzie i tak dalej. Ja kiedy teraz patrzę, co się dzieje, to twierdzę, że wcale ta depopulacja nie musi być przez nich zrealizowana tak do końca, ponieważ jeżeli im się uda zaczipować, implementować do naszego organizmu takie bioczipy, które będą w jakiś sposób skuteczny moderowały nasze myślenie, nasze zachowanie, a nawet stany zdrowotne. Nieprzypadkowo się tutaj wspomniał Jarek o tym całym potężnym rozwoju ekspozycji i jeśli chodzi o pola elektromagnetyczne na ciało człowieka. To 5G, które wprawdzie na razie wchodzi w częstotliwości 2,6, nie tych wyższych, więc oni w ten sposób się bronią. No co to jest, to żadna sprawa. Normalnie używacie 2,4, a w waszych routerach jest jeszcze opcja, nie wszystkich, oprócz 2,4 GHz jeszcze jest opcja 5 GHz, więc dużo wyższa niż używamy normalnie tak teraz w komunikacji, nawet tej 5G, która wchodzi. Ale ci wszyscy, którzy na tym znają i którzy mają odwagę o tym być, powiedzieli wyraźnie, że wpływ na organizm człowieka jest dramatyczny, potężny. Co więcej, mamy już badania, które pokazują związek między oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, a zachowaniem się patogenów w organizmie. W jakim zakresie można na przykład pobudzić działania takich czy innych wirusów czy bakterii, stosując te czy inne po prostu działania. W naszej przestrzeni od lat jest normalnie wabecadne. Są urządzenia, na przykład, nie wiem, takie związane z biorezonansem, które są medycznie dopuszczone w Polsce i na świecie. Jest cała medycyna tak zwana biorezonansowa, gdzie się używa po prostu pól elektromagnetycznych do tego, by wybijać pasożyty i patogeny. Jest stworzona całą listę, przysięgają się firmy, które po prostu pokazują, jaki patogen, jaką częstotliwość odebra. Bo trzeba rzeczywistość, dzisiaj kto fizykę zna w elementarnym zakresie, wie, że w zasadzie to, co się udało fizykom stwierdzić, to istnienie tak naprawdę drgani fal. A nawet nie mogą znaleźć najmniejszej cząsteczki, bo ciągle po prostu im to ucieka i trafiają właściwie w próżne, w takie miejsce, gdzie właściwie nie wiadomo, skąd ta materia się bierze, tak? No ale nie ma wątpliwości, że fale istnieją i że wszystko pulsuje. Nie ma takiej rzeczy na świecie, takiego atomu, zbioru atomu, związku chemicznego, organu, kształtu, który by nie miał jakiejś swojej sekwencji, bo to nie jest jedna częstotliwość po prostu, która jest dla niego charakterystyczna. Jak planety funkcjonują, przecież to już lata, jak NASA ustaliła częstotliwość drgań Słońca, Wenus, Ziemi, też są znane te rzeczy. Więc wszystko drga. Teraz wyobraźcie sobie, jeżeli można patogeny zabijać w naszym organizmie, stosując takie inne frekwencje i często dość skutecznie, chociaż to jest nowa dyscyplina jeszcze, to dlaczego, jeżeli uważacie, że istnieją źli ludzie, a ci ludzie są naprawdę na tej Ziemi, i dlaczego ktoś, kto po prostu ma poprawę w głowie i nie ma serca, nie chciałby tych częstotliwości, które po prostu nie pomagają tobie, żeby na przykład zabić patogena, ale będą na przykład ci uszkadzały zdrowe tkanki, zdrowe komórki, zdrowe organy. Dlaczego w ogóle to myślenie jest nieobecne w jakichkolwiek tak zwanych poważnych debatach i rozmowach? Dlaczego właśnie z Mind Control się śmieje dziennikarze typu Ziemkiewicz, którzy uznani są z zupełnie innych rzeczy? Pan Ziemkiewicz, zresztą znany sprzed laty, jeszcze autor książek z obszaru SF, wydawałoby się człowiek otwarty i nie mogący po prostu śmiać się z tego, że można na odległość oddziaływać po prostu na człowieka. Jeżeli żyjemy w czasach, kiedy jest elektroencefalografia, kiedy rozpoznajemy fale mózgowe i jesteśmy w stanie rozpoznawać fale mózgowe więcej, robi się już maszyny albo sposoby pilotowania, że człowiek ma po prostu pilotować koncentracją myśli, tak? Jeżeli ja w studio NTV dwukrotnie zrobiłem zabawkę, pokazałem japońską raz kolejkę
taką szynową, którą się po prostu uruchamiało za 1000 zł kupiona w Japonii, akurat z Japonii przyszła, którą się uruchamiało po prostu koncentrując myśli. Robiłem to ja, czy ktoś w studio. To oczywiście było do tego, to jest prymitywna zabawka, była taka obręcz na zakładało się na czoło, ona była normalnie na baterię. Lokomotywka też oczywiście na baterię i zadaniem tego, kto ma tą lokomotywkę uruchomić, było po prostu tylko i wyłącznie wyobrażenie sobie czegoś, takie proste ćwiczenie, po prostu czegoś i bardzo intensywna koncentracja nad tym czymś. Czyli po prostu zwiększa się pewna siła po prostu emocji, uczuć, a wszystkim myślenia. Powstaje pewien rodzaj pola magnetycznego, bardzo słabego, to jest oczywiste, ale to wszystko jest zmierzalne dzisiaj. I to pole magnetyczne wzmocnione już przez ten układ, który tutaj mam na czole jako zewnętrzny układ, tylko po prostu wzmacnia to wszystko, ale istota rzeczy pozostaje bez zmian. Moja myśl spowodowała uruchomienie urządzenia. No ludzie, takie zabawki mamy, to pozwolimy śmiać się z tego, że można ludziom wejść do głowy i robić właściwie, byście znali te dramaty, jakie ludzie przeżywają, po prostu szokowani tym, co się stało, kiedy słyszą ich głosy w głowie. I oni myślą, że zwariowali po prostu, szukają pomocy. No to jak szukają pomocy, no to potem się ich do psychiatry wysyła i kółko się zamyka. A to technologicznie jest jasne. To, że to jest tajne, że rząd o tym nie mówi, prawda, i główne media o tym nie mówią, się z tego śmieją, bo tak samo kiedyś się z tego śmieje ciągle gdzieś tam przy okazji, to nie znaczy, że tego nie ma, bo każdy rozsądny człowiek powinien to właśnie zobaczyć. Ale też to, że pytanie polega na tym, czy ten cały opresywny plan, który jest wprowadzany, można powstrzymać ja jeszcze raz przypomnę, że ile osób miało świadomość, kiedy rodził się faszyzm, że skończy się to w taki sposób, jak się skończyło? Ile osób, które sympatyzowały z ruchem, z bolszewikami i z rewolucją, najpierw powiedzmy, no to była taka wzorująca monarchię w Rosji i carat, ale potem była ta słynna rewolucja październikowa, czy rewolta październikowa, czy zamach stanu, prawda, bolszewików, którzy skutecznie przejęli władzę. Kto przewidywał, że może takie monstrum funkcjonować przez praktycznie 70 lat? Wtedy, wcześniej, przed tym, jak to się stało. Już nie mówię, jak mało wiemy o Chinach, które poszły tą drogą i w 40 w sumie konsekwencji po tej całej maoistowskiej rewolucji w 45 zaczęta, zakończona gdzieś koło 48 roku. Ostatecznie stworzono potężne imperium, gdzie ilość krzywd i ludzi, którzy zginęli w cierpieniach, jest nie do oszacowania, bo to jest tajne. I kto się tego spodziewał, gdzie? Dlatego mówię, że my nie możemy teraz takiego mieć komfortu, że zło było, minęło, już mówili, to sene wraty. Tak to nie działa. Wolności zawsze trzeba bronić. Jak śpią dobrzy ludzie, to zło wtedy właśnie harcuje i robi, co naprawdę się mu podoba, bo ten świat tak jest skonstruowany. A my po prostu żyjąc w takiej właściwie iluzji pewnej wygody i pewnej przyjemności, przestajemy być czujni po prostu o to, co najważniejsze, o naszą wolność. I teraz jeszcze wspomniałem właśnie o tych, żeby zejść na taki poziom, że tak nie codziennie to słyszycie, to chciałem zaznaczyć, że w tych środowiskach, które widzą tą opresję, mniej lub bardziej, my jesteśmy w ogóle najbardziej radykalni, bo jeszcze jak z Was część ogląda NTV, to wie, że zajmujemy się jeszcze kosmosem, istotami pozaziemskimi, jeszcze wyższym levelem tego całego zamieszania, ale to już nie dzisiaj, tutaj w tym miejscu, przy innej okazji się będę wyżywał na te tematy, to powiem, że w tym momencie jest pytanie, jak w tych środowiskach niezależnych my możemy się razem zebrać i próbować zrobić kontra. Jest to duże podziały. Ten podział najważniejszy, jaki dzisiaj widzę, to on jest taki ukryty i na pierwszym miejscu, mianowicie są te środowiska, które nie akceptują w takim zakresie, albo gorzej, nie akceptują rozwoju ustroju politycznego w kierunku prawdziwej demokracji, tylko raczej myślą o zdobyciu władzy jako grupa narodowa i polityczna, po to po prostu, by tą władzę sprawować dalej tymi samymi metodami, jaka ona jest sprawowana po dzień dzisiejszy. I to jest pewne zarzewie problemów, które myślę będziemy mieli w przyszłości. Ja tak trochę antycypuję rzeczy, których się w ogóle nie podejmuje dzisiaj, ale dobrze jest wiedzieć, czy wy, czy my jesteśmy na tyle zorientowani na to, że jesteśmy społeczeństwem ludźmi dojrzałymi w czasach internetu, kiedy my jako cały naród, nie tylko Polacy, naprawdę bardzo się rozwinęliśmy. I dzisiaj, kiedy mówicie o przywódcach narodów, państw, to w zasadzie nie są to jakieś istotne i jednostki wybitne. Wręcz przeciwnie, w zasadzie wybieramy dość przeciętnych ludzi. Zresztą wybiera się ludzi na zasadzie haków. Teraz też kolejny taki element patologii systemu to jest to, że najbardziej istotnym elementem, żeby uprawiać politykę, jest posiadanie haków na konkurencję.
i wzajemnie te haki na siebie są zbierane. Ja ostatnio tutaj wiem, że ten temat jest kontrowersyjny, bo ostatnio też Ewa Pawela od nas mówiła na temat handel dziećmi i handel ludźmi i przede wszystkim takie zjawiska jak pedofilia czy stosunki seksualne z nieletnimi. Ile ludzi w świecie biznesu, show biznesu, polityki, nie wiemy, ile ludzi zostało uwikłanych w tego typu rzeczy i na dzień dzisiejszy w zasadzie jak przychodzi co do czego i są tak zwane sytuacje graniczne, to ci ludzie nagle zawodzą i nie głosują tak należy, mimo że mówią dużo w naszą stronę. Jak to jest możliwe, że w Stanach Zjednoczonych praktycznie prawie jednogłośnie została przegłosowana ta słynna ustawa 446, dająca środowiskom żydowskim upominającym się o tak zwane mienie bezspadkowe zupełnie się bezprawnie narzędzie do tego, żeby wpływać na takie państwa jak Polska, żeby po prostu rościć sobie majątki, które przeciw się nie należą. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby zasada prawna, która nie istnieje od czasów rzymskich i tak zawsze było, że jest bezdziedziczne mienie przechodzi na własność jakiejś wspólnoty, przed państwowej, tak? Jak w ogóle coś takiego, co jest tak absurdalne prawnie, może przejść przez Kongres Stanów Zjednoczonych i być podpisane przez prezydenta, który jest jakoby przyjacielem Polaków. Chociaż o Trumpie mówię pewne dobre rzeczy w innym kontekście, na razie przynajmniej. Więc to jest po prostu właśnie przykład na to jest możliwe tylko dlatego, że ludzie zostali tam zindyktynowani, ale myślę, że to jest coś więcej. Mnóstwo tych ludzi, mówię tutaj o politykach w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie na nich są haki. I to są haki, każde służby te haki zbierają. Są służby, to są w tym najlepsze. Myślę, że znakomity jest Mossad i jeszcze parę innych, może dużych agencji, gdzie po prostu są papiery, są zdjęcia, są filmy i robisz swoje, nie podskakujesz, nie robisz czegoś ponad warunki brzegowe, no to funkcjonujesz. Ale nie daj Bóg po prostu, jak jest taki moment krytyczny, kiedy te interesy tej wąskiej grupy są narażone, w tym momencie nagle dostajesz telefon albo karteczkę, albo jakiś sygnał, ktoś ci coś powie do ucha, najczęściej ci maila może wyślę. Takiego niewinnego i ty już wiesz po prostu, że musisz być grzeczny. To jest straszna patologia, jeśli chodzi o ten świat i ten system musi być zmieniony. I jeżeli uważacie, że można go zmienić starymi metodami, a nie uciekać do przodu, no to ja tutaj uważam, że tacy ludzie są w błędzie. Dlatego mówiąc o tych środowiskach alternatywnych, ci, którzy chcieliby reaktywować na przykład monarchię, są zbożne osoby, wspaniałe roboty robią. De facto z tyłu głowy mają monarchię. Jeżeli my szukamy zwolenników do demokracji bezpośredniej, do choćby tego minimum, jakie ma Szwajcaria, mówimy o tym wecie, prawda, obywatelskiej inicjatywie, potem mówimy o referendum, to są według mnie i tak bardzo małe rzeczy, jak na potrzeby współczesnego świata. Ja wyszedłbym dużo dalej. To musimy zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie odbić tą władzę, którą nam zabrano, bo to my mamy władzę jako suwerenia. Naród, władzy na rzecz narodu. Nawet w tej konstytucji właśnie z tego tak jest napisane. Nawet w tej konstytucji jest tak napisane. Więc jeżeli ta władza na rzecz narodu i sami wiecie, że to jest też podejrzewam, tutaj macie często może kontakt z posłem Sachajko, który te poglądy przecież też wiem, że ma. Że no jak może być, jak można mówić w konstytucji o tym, że sprawujemy władzę, naród sprawuje bezpośrednio i pośrednio władzę. No pośrednio to wiemy, to mamy tego dowody na co dzień, że pośrednio, czyli nie sprawuje, a bezpośrednio, no bo jest referendum. No jak można uznać to w konstytucji, ten zapis w taki sposób, bo potem w ustawodawstwie jakby rozmydlić, żeby referendum, które na przykład uda się zorganizować, bo jest na to procedura, żeby po prostu sobie na przykład nie przyjął, nie zatwierdził. No to po prostu to jest jakiś absurd. No jak można w ogóle coś takiego mieć po prostu w systemie? I jeżeli my nie uciekniemy do przodu, to po prostu będzie bardzo źle, bo nie powstrzymamy też tego całego globalnego w tej chwili kierunku, który się rozwija. Jest taka jeszcze opcja. Ja uważam, że teraz, bo dużo się mówi o drugiej fali, ale mnie się wydaje, że ta grupa, która tak działa właśnie od lat, często mówi się o nich, że to masoneria, że to są iluminaci, no, te pojęcia są jakoś tam historycznie uzasadnione, że ona po prostu mając ten plan takiego globalnego systemu, gdzie wszystko jest kontrolowane, że ona ma ten plan rozpisany na dużo wcześniej. Ma ten plan oparty o bardzo specyficzną wiedzę. Ja często mówię o tym, że ci ludzie odwołują się do wiedzy, która jest oficjalnie wyklęta, jest ośmieszana. Mówię tutaj o wiedzy na przykład z zakresu numerologii, symboliki, czyli jakby znaczenia symboli, astrologii.
Astrologia to w ogóle była absolutnie królewska nauka ze dawnych czasów, jeszcze od pradawnych dziejów, po jeszcze nie tak dawno była uznawana przez najważniejsze rody i zresztą ona jest po cichu dalej uznawana. Oni tą wiedzę mają, mają po prostu pieniądze na opłacanie specjalistów w tym zakresie. Tam planuje się pewne rzeczy z uwzględnieniem takich właśnie, wydają się śmiesznych zagadnień. Ale to po prostu działa, ponieważ wszystko jest wibracją, łącznie z cyfrą czy położeniem planet wobec nas, to dlaczego nie należałoby tego uwzględniać? Oni to robią, dlatego są tacy skuteczni. A w oficjalnej ich edukacji jest to po prostu ośmieszane i nie ma nauczania wykładów profesjonalnych z astrologii. Jest bardzo ścisła nauka, naprawdę wręcz matematyczna nauka, czy też numerowa. I ta wiedza pozwala im skutecznie sprawiać po prostu rząd, już umocnili się bardzo. I teraz uważam, że na jesień, oprócz tego trochę reklamowanego w mediach już głównego nurtu, i tu mam podejrzenia, że to drugie uderzenie będzie może istotne, nie takie ważne, że stanie się coś, czego się raczej nie spodziewamy. Bo wszystkie te wydarzenia, któreśmy ostatnio przeżyli, to były takie, że to był grom z jasnego nieba. Bo taka jest właśnie metoda. Grom z jasnego nieba. Przypomnijcie sobie słynny atak na Amerykę dzień na 9/11. Po prostu absolutnie przedsięwzięcie, można powiedzieć, zrealizowane przez jakiś konglomerat służb i kręgu władzy, a gdzie terroryści, niewątpliwie przecież też tacy są, zostali po prostu bardzo inteligentni, sprytnie użyci do tego, by dokonać całej tej inscenizacji, bo rzeczywiście samoloty uderzyły w World Trade Center, uderzyły w Pentagon i chociaż Pentagon samolot nie uderzył, to jest oczywiste, ale też nic nie uderzyło, ja to ciągle z uporem maniaka powtarzam, bo ludzie, niektórzy dalej nie dowierzają, że naprawdę to jest ściema gigantyczna, ale do dzisiejszego czasu największa. A mianowicie, dlaczego i jak zawalił się ten budynek w WTC-7? O tym się prawie już nie mówi, ale wszyscy widzieliśmy. Te dwa zawaliły się, wiadomo jak to wyglądało, ale był ten trzeci. Taki niższy i bardzo długi. I w niego nic nie uderzyło. Leciuteńko tam z jednej strony tam nadpalało się troszeczkę, bo było blisko tych dwóch dużych i tam się gdzieś mały pożar zrobił. Ale całe setki metrów w drugą stronę tam było nic. I na oczach przecież kamer i ludzi. Wszyscy, cały ten budynek. Po prostu zapada się jak domek kart. Wiadomo, że to jest tak zwane samowyburzenie. Ja już nie mówię o tych dwóch wieżach, bo to tam dyskusje będą niepotrzebnie się tam nie ma co chodzi o coś tak oczywistego, tak szokującego swojej po prostu oczywistości. I ludzie patrzą na to, dziennikarze patrzą na to i nie widzą. I nie zadają pytania, dlaczego ten budynek się zawalił, skoro nic z niego nie uderzyło i w zasadzie stał cały czas. Zawalił się cały równocześnie wszystkie budynki zawaliły po wszystkich stronach. Dlaczego? Czy widzicie w tym po prostu przekrętu? Albo na przykład macie świadomy taki kontakt z takim panem Kozakiem, który jest też takim człowiekiem takiego ruchu powiedzmy na rzecz prawdy o 9/11, który razem z innymi prawami analizował, że to jest kwestia Pentagonu. Jest to po prostu niewykonalne, żeby na takiej niskiej wysokości, żeby samolot tego typu mógł uderzyć w taki sposób. Zresztą ja sam oglądałem na żywo te wydarzenia, tak się złożyłem w domu. Włączyłem telewizor, była w TV24, coś było, przełączyłem na CNN, nie pamiętam i potem już tylko przekładałem do nocy te kanały i dużo widziałem i te potem zdjęcia, silnik tego samolotu Boeing 737, który leżał po Pentagonu, to był silnik jakiegoś, nie wiem, pocisku raczej jakiegoś, a nie po prostu samolotu. To po prostu jest niemożliwe. Zobaczcie, czy widzieliście Pentagon, najbardziej budynek najbardziej strzeżony na świecie, no jeden z najbardziejszych budynków na świecie. Ile tam kamer wokół musiało być, wokół tego budynku i co byście zobaczyli, jak wam tutaj władza pokazała, w jaki sposób uderzył ten samolot właśnie ten Pentagon. No, widzieliście tylko po chyba dwóch latach już uporczywych dziennikarze już domagali się, pokażcie te nagrania, które zresztą szybko zniknęły z tych wszystkich punktów, gdzie były. No to na końcu, jak zobaczyliście, bo to przykład podano, no to widzicie po prostu na trzech klatkach coś w rodzaju takiego pocisku, który z olbrzymią prędkością po prostu uderza niewątpliwie w tą nawę, następuje wybuch i to wszystko. No zaraz, ludzie, skoro było tyle kamer, to co to jest? Jakieś 3 czy 4 klatki filmu, na którym praktycznie widać, w zasadzie nie widać samolotu, wręcz przeciwnie. No ale dla ktoś, no jest ogień, coś leci, no to znaczy samolot. A przecież tych kamer było mnóstwo. Można było pokazać z 5 stron czy 10 stron ujęcia ponagrywane automatycznie z tego właśnie momentu, kiedy samolot uderza w Pentagon, powtarzam, w Pentagon. Specjalnie mówię o rzeczach nie takich z góry, gdzie tam się już te dyskusje przewaliły i wbito ludziom głową i to się zawaliło, bo był naprężony. Kurczę, ludzie, no tak się robi właśnie nam wodę z mózgu i tak się ludzi urabia.
staliśmy się taką potężną populacją, która jest prowadzona na sznurku w taki sposób, że czarne jest białe, białe jest czarne. Jeżeli teraz się nie przebudzimy, że nie zobaczymy, że taka grupa jest i że my postawimy właśnie złu tam, to naprawdę będzie niewesoło. I teraz, kiedy my tutaj mówimy o tych reformach ustroju i mówimy, że jedyne, co nas może uratować, to jest oddanie ludziom władzy. Ale jak to można zrobić? No oczywiście musimy wygrać wybory. A jeszcze z czym, z jakim programem? No program w mojej ocenie musi być absolutnie adekwatny do czasów, w których żyjemy. Musi być programem radykalnym, ale opartym o prawdę i o rozsądne rozwiązanie. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zgodzili się na ten system sprawowania władzy w Polsce, który już 4 lata jest ułożony. Przecież on jest niszczący. Przecież to jest absurdalne. Przecież to po prostu jest ustawka, która trwa... zobaczcie, jak się wylała sprawa z COVID-em, no to właśnie oni grają w te same karty. Jeszcze opozycja bardziej pogania rząd, żeby jeszcze bardziej poganiał ludzi, żeby się chowali po domach, latali z maseczkami. No. To jest cała opozycja. Nie? Dlatego uważam, że jedyną szansą jest oddanie ludziom władzy i to dużo bardziej niż to jest zrobione w Szwajcarii. Bo Szwajcaria zrobiła to już 100 ileś lat temu i to jakoś tam działa, nawet też tam musi są z tego tu kryzysy. Natomiast to są nowe czasy i powstał internet, który dzisiaj funkcjonuje wszędzie wobec i nie ma takiej dziedziny wiedzy, które by nie były, dziedziny rzeczywistości nie objęte, które nie są objęte cyfryzacją. Wszystko jest objęte cyfryzacją, ale jedna dziedzina życia publicznego, społecznego nie jest objęta cyfryzacją. To są procesy podejmowania decyzji w państwie, w samorządzie. Co stoi na przeszkodzie? Skoro codziennie prawie każdy z was robi przelewy, a jak nie, to raz na kilka dni. I jakoś bezpiecznie, poza małymi wyjątkami, to wszystko się odbywa. Codziennie miliardy ludzi na świecie, jak policzyć całą populację, oddają głos swój poprzez internet, oddają swój głos. Żartuję, po prostu swój głos na tym, że moje pieniądze są teraz tutaj, a teraz te pieniądze są tutaj. Są w tym banku, w tamto, w tamto. Miliardy, biliony tak naprawdę operacji dziennie w skali świata odbywa się przekazy głosowania naszego w postaci podejmowania decyzji, czy twoje pieniądze miały być w tej w lewej kieszeni, czy w prawej kieszeni, tego czy innego banku. Można? Można. A my nie możemy, dużo rzadziej, bo głosowania w Sejmie odbywają się w sumie tamtych sesji. Jarek to średnio wychodzi raz w tygodniu, raz za 2 tygodnie. Raz w miesiącu. Raz w miesiącu. No to jeszcze mniej roboty, tak? I też nie chodzi o to, że ja bym powiedział tak, my powinniśmy wszyscy jako obywatele, tak jak mamy prawa wyborcze, właśnie to czynne prawo wyborcze, że my powinniśmy być wszyscy posłami. Powinniśmy być wszyscy posłami. Dlatego, że przygotowując, tak jak mamy w bankowości to ograne, przygotowując odpowiedni program zabezpieczony i w jakiś sposób ułożony, możemy po prostu, wiedząc, bo zawsze wiemy, telewizja ogłasza w internecie, będzie w Sejm, jest plan posiedzenia, komisja, my możemy być włączeni, nie może we wszystkie procedury, bo myśmy tam się zajechali i też nie o to chodzi, że posłowie ci, którzy zasiadają po prostu w tej banku, są dalej potrzebni, żeby po prostu przygotowali nam dokumenty ustaw, a my, żebyśmy na przykład mogli te guziczki, które oni wciskają tam w parlamencie, bo wcale nie muszą rąk podnosić, przyciskali w swojej komórce. Się pewnie każdą komórkę i każdą jej przelewę. W związku z tym na zasadzie tak, nie, daje nam się powiedzmy, nie wiem, 5-10 sekund, ile daje się posłom, no w sumie tam te sekundy są. Nie? To znaczy, że w tej chwili mamy głosowania zdalne, jest jakieś 4 minuty do 5 minut. No, czyli nawet tutaj już sami posłowie przećwiczyli, że trzeba trochę poczekać i jakoś poczekają i da się. Jak posłowie mogą poczekać 4 minuty na wynik głosowania, to myślę, że nasze głosowanie też może trwać 5 minut. Tym bardziej nie dotyczy o każdej sprawy proceduralnej, tylko uważam tych właśnie najważniejszych momentów głosowania, kiedy jest już na przykład gotowy projekt ustawy i w tym momencie przykładowo możemy przejść na tym liczbę. I teraz pojawia się najważniejsza rzecz. Powiem wam szczerze, że tak też miałem z tym problem, bo wiadomo, że każde rozwiązanie ma plusy i minusy. I ja wiem, że to jest, też powiedział, taka idea przyszłości, to dalej idzie niż wir, niż te wszystkie projekty, które zrobiła Szwajcaria. Ja mówię, to jest wir, to w ogóle to jest przedszkole, od którego trzeba zacząć, to jest jasne, to jest w ogóle jakby na dzień dobry, to jest na dzień dobry, to w ogóle muszą. Ale zobaczcie, jest problem z takim głosowaniem powszechnym, bo nam od razu będą mówić, że można wybory sfałszować. I to prawda, że tutaj możemy się spodziewać różnego typu trudnych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tajnym głosowaniem i ten wynik po prostu potem jest przemielany przez jakiś tam system. Nawet przy dużym dozorze trzeba by się bardzo napracować. Ale
jeżeli sięgniemy do idei demokracji bezpośredniej, jaka ona była kiedyś, kiedy nie było w ogóle dużych struktur, powiedzmy, ludnościowych, to na słowiańskich wiecach głosowano po prostu imiennie, w tym sensie każdy wiedział. W demokracji ateńskiej, najbardziej znanej od tej strony, bo to była przez sumie dobrych 200 chyba lat solidna demokracja, demokracja bezpośrednia, że po prostu ci, którzy byli za to, szli na przykład na lewo, a co przecież szli na prawo, albo odwrotnie, tak? Więc wszyscy widzieli, kto jak głosuje. We wszystkich mniejszych społecznościach głosowania po prostu na zebraniach różnych organizacji, tam gdzie uczestniczycie, na przykład, no też często, nie zawsze, głosowania są jawne. Dlaczego mielibyśmy na przykład nie zmienić tej zasady i skoro posłowie też w Sejmie głosują jawnie, to skoro my wszyscy będziemy posłami, oczywiście jako chętni, bo nikt nie musi głosować, to po prostu zrobimy to imiennie. I wtedy uważam, jak jest coś zrobione imiennie, to jest bardzo trudno sfałszować po prostu wyniki. To będzie już naprawdę trudne. Ludzie się interesują, jak ten głos, potem sprawdzają, liczą, robią sobie bilanse i nagle wychodzi, żeby szukać gdzieś awanturę. Ja uważam, że trzeba myśleć bardzo odważnie, że skoro Polska tutaj, wy jako Zamość, to w ogóle jesteście też, no przede wszystkim historia i miasto, i zabytki, i mieliście Zamojską Akademię Umiejętności, prawda? I taką tradycję, i tutaj ten Zamojski słynny, i Staszis tutaj przecież też wykładał, więc to Zamość jest takim naprawdę dojrzałym, pięknym, jak słyszę Zamość, to tak zawsze to się dobrze kojarzy, tak? Nie wiem, w Zamościu to ja bym raz w życiu przejeżdżał, więc mam nadzieję, że jutro było 13, wyjeżdżamy, troszkę pochodzę i popatrzę troszkę na to nasze miasto. I dlatego uważam, że trzeba pójść w tym kierunku i pracować dzisiaj strategicznie, ale to są marzenia oczywiście na przyszłość, ale dzisiaj nie masz idei, jak nie masz kierunku zmian, po prostu, jak nie porwiesz ludziom jakąś nową ideą, to po prostu nie porwiesz ludzi w ogóle. Nie liczcie na to, że jak my tam będziemy jakieś tam drobne rzeczy postulować, że chcemy zmienić, to my przebijemy tym tą czy inną frakcję polityczną czy partię. To już dzisiaj widzimy, to jest bardzo dobry gest, dzisiaj Jarek o tym powiedział i cieszymy się z tego, że prezydent chce powołać taką właśnie zespół doradczy do spraw demokracji bezpośrednio. Byłem zaskoczony nawet, że tu chodzi o demokrację bezpośrednio jako nazwę, jako słowo. Jeżeli to byłaby prawda, to byłby rzeczywiście duży przełom i duża sprawa. Ale ja nie widzę w tym przełomu, w sensie zmiany samego ustroju, bo tutaj jest raczej to tylko pewien rodzaj pewnego wizerunkowego działania prezydenta. No jest okej, fajnie, bo się ludzie osłuchają trochę z tym problemem, zaczną o tym dyskutować. Bo jest prawdą, że jak coś w mainstreamie powiedzą, to po prostu jest to temat, a jak nie powiedzą, to nie ma. Są dwa światy, świat generowany przez środowiska niezależne w internecie i świat mainstreamowych mediów. Rozszczepienie jest totalne. Jest totalnie, jest to po prostu niewyobrażalna przepaść między tym, co oni mówią, a co mówimy. Tutaj my. To jest naprawdę też bardzo ciekawe zjawisko. Jeżeli ja też jestem zwolennikiem, bo tam niektórzy u nas jestem takim radykałem, mówią, że no nie, że system, że tam nie ma z kim gadać i tak dalej. Ja mówię zawsze, słuchajcie, w każdym miejscu trzeba wykonywać pracę. Na dole przede wszystkim, ale jeżeli na górze są jacyś ludzie, którzy gdzieś tam coś biją, coś włożą, coś ogłoszą, coś krzykną, no to tylko się cieszyć, ponieważ rzeczywiście siła rażenia, która płynie z tego mainstreamu, jest ciągle olbrzymia. I dobrze jest, że w mainstreamie mówią o tym czy o tamtym. Mówią więcej, jeżeli też i w środowiskach tych oddolnych. Im więcej zrobiliśmy zamieszania wokół demokracji bezpośredniej, to wszystko się dzieło to, że prezydent, ja wiem, że to słyszałem, że Paweł Kukiz i środowisko ruchu Kukiza tak naprawdę prezydentowi tutaj jakby wywołał prezydenta do tablicy jeszcze w czasie kampanii, żeby on coś w tej sprawie zrobił, no i tam poszła deklaracja i teraz trzymacie go za słowo, prawda? I bardzo dobrze. Natomiast to, co będzie dalej, to dlaczego on się odezwał w tej sprawie? Bo on zobaczył, że jakiś jest ruch już gdzieś w przestrzeni publicznej, gdzieś pod spodem i że to będzie dobrze przyjęte. I bardzo dobrze. Natomiast ja wiem, że z tego nie wyjdzie jakaś wielka reforma systemu, bo to zostanie, będzie dość deklaracyjne, no ale dobre i to. Ale i jeżeli my nie zrobimy czegoś na dole, to góra nigdy tego nie zrobi. I dlatego jest takie ważne, żeby jeśli chodzi o nasze prawa i władzę, władza nie oddaje z tej władzy tak dobrowolnie. Niestety jest taka cecha z władzą, że to Tocqueville powiedział już dawno temu, że władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. To znaczy, że jeżeli ktoś się przyzwyczai, to nieliczni ludzie potrafią się jakby być naprawdę niezależni od tego. I stworzenie mechanizmów, że my będziemy decydować razem z politykami, albo będziemy w stanie odwoływać ich bardzo szybko, a przede wszystkim jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, chciałem to jeszcze poruszyć, bo uważam, że rdzeniem systemu wszędzie, takich dużych narodów, państw, jest wymiar sprawiedliwości.
bo mogą być różne patologie, różne gry, ale jeżeli jest rdzeń, który pilnuje zasad, reguł gry i możesz być pewny, że jak to już trafi w ręce tego wymiaru sprawiedliwości, to prokuratura, prawda, a szczególnie sądy, które są wyposażone w jakiś rodzaj, powiedzmy, niezależności, jak one pilnują prawdy i uczciwości, sprawiedliwości, to system się utrzyma, to się obronimy. Ale jeżeli to jest zdeprawowane, jak to jest zdegenerowane, to nie ma szans, żeby to państwo mogło funkcjonować. To jest kolonia, która funkcjonuje na potrzeby innych potężnych po prostu tej planety. I w Polsce to, co zrobiono teraz z tą reformą sądownictwa, to po prostu jest oczywiście ta tragedia i kpina. Ale nie mówię dlatego, że miałem chociaż cień wątpliwości, że stary system utrzymywany przez poprzednią ekipę do czegokolwiek się nadawał. Wynadało się tylko do zmiany. Ale dramat polega na tym, że zamiast zaufać ludziom, i mówię tutaj o ekipie rządzącej obecnej, i stworzyć, a myślę, że była szansa, bo przez tej pierwszej kadencji jeszcze Kukiz 15 był w parlamencie i razem, o ile pamiętam, można było budować, już tam trochę urwać, zbudować, żeby chociaż niektóre najważniejsze zmiany w konstytucji zrobić, choć w tym przypadku byłoby to niezbędne, żeby doprowadzić do tego, by sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie wojewódzcy, prokuratorzy pewnych obszarów wojewódzkich na przykład, byli wybierani przez obywateli w wyborach powszechnych, ale się nie spośród ludzi spod kioska z piwem, tylko przez tych, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje, i są instytucje, które nominują do tego, by to był ten czy tamten. Niech nominują, ale my powinniśmy to wybierać. Mielibyśmy szansę, żeby rdzeń systemu był zdrowy, bo wtedy system się obroni. Ale zrobiono dokładnie odwrotnie. Uważano, że jak się jedną ekipę zdeprawowanych po prostu ludzi, prokuratorów czy sędziów zastąpi inną ekipą, to po prostu uratuje sytuację. No jak widzicie, nie uratowało. Wręcz przeciwnie, zdrowo. Ale wiecie, ja tak sobie tutaj troszkę narzekam, a jednocześnie mówię o tym, żeby budować. Ja, kiedy mówię o ruchu wolnych ludzi, już tak na koniec, bo liczymy tutaj na dyskusję i też jeszcze Jarek na to zabierze głosy, też czekamy na później na tutaj też komunikację z Jurkiem Ziemią. Bardzo nas prosił, bo chce właśnie w tych tematach zabrać głos, jest wygnany z kraju. Ja uważam, że trzeba pójść, znaczy tak, jeżeli myślicie, że uda się zbudować taką formację polityczną, czy obywatelską raczej, i pójść do najbliższych wyborów parlamentarnych, które mogą być nawet za rok, za dwa, bo nie wiadomo, jak ten kryzys teraz się rozwinie. Ja cały czas jestem pełny nadziei, że da się demokratycznie zmieniać ten świat i Polskę, a nie, że będą jakieś tak dramatyczne sytuacje, się śmiejesz, że będziemy musieli się chować gdzieś tam po lasach, tak, i szybko zbierać, bo przecież takie sytuacje czasami się gdzieś tam ludzie wyświetlają. To, że my jesteśmy w stanie po prostu tą Polskę, ten świat poprowadzić w dobrą stronę. Ponieważ na świecie przebudziła się tak duża grupa ludzi i zyskała taką świadomość, i tylko demokracja bezpośrednia daje nam możliwość mądrego rządzenia. Bo za feudałów i królów bardzo wąska grupa ludzi była tak bardzo wykształcona, a pozostali nawet czytać i pisać nie umieli. No to wtedy się nie dziwię, że był feudalizm, że było pańszczyźniane i że był taki system, że było przywiązanie człowieka do ziemi. I było co było, już nie mówię o epokach jeszcze niewolnictwa i tak dalej. Ale teraz, jak powiedziałem wcześniej, różnica między tymi, którzy są w rządzie, a tymi, którzy powiedzmy są wśród was tutaj, to jest czasami żadna, albo może się okazać, że na waszą korzyść jest, jakbyśmy tak selekcję zrobili, taką solidną, się okazało tutaj dużo młodych ludzi, oprócz się samego Jarka, który tutaj jakby nazyskuje od was denominację, że jest w tym parlamencie. I tutaj jest kwestia, że ja uważam, że jesteśmy w stanie właśnie pójść całym. Sama idea zmiany ustroju to jest, uważam, mało. Ja uważam, że jeżeli mieliśmy zbudować taki naprawdę wielki, oddolny ruch, nazywamy to razie roboczo wolnymi ludźmi, to musi być w parze pójść wszystko, co się rusza i co dotyczy zmiany całego ustroju. Żyjemy w czasach wielkiego resetu. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to naprawdę jest ten szczególny czas, o którym było nawet w tych wielkich profetycznych wizjach. W mojej ocenie to jest ten czas. To nie jest powiedziane, że będzie koniec świata, bo końca świata na szczęście nie będzie. Ale ten świat się może zmienić bardziej w sposób drastyczny, taki rewolucyjny i może się zmienić w dobrą albo w złą stronę. I to jest takie 5 minut. To jest taki swoisty moment, kiedy pewne rzeczy będą robione w ulicy. I jeżeli chcemy, żeby po prostu zrobić coś istotnego dla siebie i dla innych, to musimy sobie powiedzieć, że wszystko, co do tej pory zostało jakby zrobione w tym systemie, weźmy z naszej historii Polski i świata wszystko to, co najlepsze. Sięgnijmy do pradawnych słoweńskich czasów, bo odbiera nam się historię prawdziwą też
jeśli chodzi o to, jakie to były zapoczątki życia. To nie byli po prostu jacyś Słowianie czy Lechici, to nie są jacyś Bushmeni. Byłem w tamtym roku, pojechałem specjalnie do Armenii, bo taką okazję miałem, ale w zasadzie skorzystałem z niej, dlatego że chciałem się gdzieś dostać bliżej do takich kręgów ludzi, którzy mają dostęp do niezwykłych historycznych ksiąg starych, które opiewają jeszcze czasy na długo przed powstaniem chrześcijaństwa. Ja wiedziałem, że jest takie, są takie księgozbiory właśnie w Armenii, w Erewaniu. No i paradoksalnie właśnie tam pojechaliśmy, tam też w jakichś tam innych celach i tam też z historykiem, żeśmy takim rozmawiali i prosiliśmy, żeby nam po prostu wskazać. Tam jest 20 kilka tysięcy denominów dzieł, które są, niektóre zniszczą już w części stałej, są na wierzchu, dotyczą na przykład wczesnego chrześcijaństwa, tego prawdziwego wczesnego chrześcijaństwa przed epoką jeszcze tą całą watykańską. I jest tam po prostu mnóstwo różnych dzieł, które nawet nie zostały do końca przetłumaczone, bo to jest pisane staro właśnie armeńskim. Jest tam, jak z nimi rozmawiam, ten historyk mówi, tak, no, bo was mówimy lechista, jesteście lechista. Tak? Ja pytam, a czy w tych zbiorach są, tam jest historia, tam są takie rzeczy, które dopiero czekają wyciągnięcia na wierzch. Tam są dzieje wojny Persów z różnymi ludami, też z tymi, co nazywamy Wielką Lechią. To był potężny konglomerat też państwowo-plemienny, tak? A o tym po prostu nie ma w oficjalnej historii. Nie wiem, czy czujecie, że jakby tak trochę bardziej może kobiety, tak intuicyjnie, chociaż nam też powinno to jakoś przyjść, że jest jakiś rodzaj jakiegoś braku w naszej takiej pojmowanej tożsamości, jakiegoś takiego, takiej niepewności. Zobaczcie, jak my się tak czujemy do końca pewni siebie. Mamy wydrukowane tylko tą tożsamość, ona jest oczywiście, ma też swoje walory pozytywne, bo tutaj tożsamości chrześcijańska, ona ma dużo walorów pozytywnych, to jest jasne, ale nie wszystkie. Natomiast nie ma tej drugiej nogi, co było wcześniej, zostało wypalone z naszej świadomości. Ja to mówię w tej Rewanii, mówię, że tam dałby się kogoś wynająć, żeby po prostu zaczął szperać, znając język oczywiście tam ichniejszy, szukać śladów tej wielkiej Lechii w tej historii, która gdzieś tam przecież była. To jest. Ja uważam, że to jest jeden z elementów budowania tej nowej formacji społecznej. Nie chodzi o koalicję wyborczą, bo to jest coś innego. Gdzie będzie wiadomo, że po prostu tego szukamy, to jest nasze drugie, powiedzmy, ten. Kolejna rzecz, Polacy byli na całym świecie, podobnie jak Żydzi, ale myślę, że inaczej mamy ustawione pewne, jakbym to powiedział, bo oni też są rozproszeni tak po świecie. A my jesteśmy tak od czasu rozbiorów rozproszeni, rozpraszani, przyszli ci, jak emigracji poszło. Ja uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To tak mówię o tych różnych elementach budowania tego potężnego ruchu społecznego. I musimy sięgnąć do tych ludzi, którzy byli dawno, bo w pamięci genetycznej, w pamięci zbiorowej, to, co ci ludzie jeszcze nawet w czasach zaborów musieli tutaj gdzieś tam emigrować i potem dalej, następne różne powstania i tak dalej, to wiadomo, co chodzi, to oni po prostu mają wiedzę i współczesne migracje, mają taką wiedzę z całego świata. To jest wiedza Polaków o świecie. To jest ważne, żeby wiedzieć, jak świat pracuje, jak gra. Każde państwo ma Polaków. Każdy zakątek ziemi ma Polaków. I teraz pomyślmy, jaką oni wiedzę zdobyli przez to, że pracowali, uczyli się. Czasami było bardzo trudno. Zdobywali tam jakieś miejsce po prostu do życia. Ale to jest gigantyczna wiedza zgromadzona nie tylko w takiej przestrzeni, którą Nowo zadzwonił albo napisał książkę. Ona też jest gdzieś tam w tym polu morfogenetycznym. Czy polu morficzne. Ona jest, ona bardzo nas wiąże. Ja uważam, że przy tej wielkiej zmianie, jaką my chcemy zrobić dla Polski, to jest właśnie sięgnięcie po ten gigantyczny potencjał tych ludzi, którzy dzisiaj, czy to są ze starszej emigracji, czy to jest z tej młodej emigracji. To jest fantastyczna rzecz. Patrzcie do Polaków wyjechawszy, fantastycznie operuje językiem tych krajów, w których tam uciekło. Ile się nauczyło w biznesie? Gdyby tym ludziom stworzyć w Polsce warunki do tego, by mogli te biznesy swoje rozwijać, to mielibyśmy taką potęgę razem z nami tutaj, którzy tu żyją przez nie uciekli stąd. To jest po prostu niewyobrażalne, jak Polonia de facto nie jest wykorzystywana. Pamiętacie profetyczne wizje, że to było trójca Kliniuszko, że przyjdzie taki czas, że Polacy będą wracać z zagranicy. Ja już zauważyłem, że sporo osób, bo rozmawiam cały czas, coś jestem cały czas gdzieś i widzę na przykład, że nawet pod wpływem tego strachu, że koniec końców, jak będzie tak na ziemi źle jak teraz, jak będą jakieś kolejne COVID-y, to gdzie bezpieczny? Tam na obczyźnie, nie wiadomo co, gdzie i jak do końca, czy tutaj już ze swoimi, prawda? Więc wracają, kupują ziemię, domy szukają, naprawdę jest taki proces. Wspierajmy ten proces, zachęcajmy tych ludzi, niech wracają do Polski. Przyjeżdżają tutaj z wiedzą swoją, z tym potencjałem, z mądrością, którą podpatrzyli u innych narodów, u innych ludzi. To jest wielka sprawa, dlatego też w tym całym komponencie, takim zbiorowym tych wszystkich klocków, to nie mówię, tylko zbieramy po to, żeby ten ruch społeczny się rozwinął, to jest właśnie sięgnięcie do właśnie tych ponownych.
Kolejnym obszarem to jest powiedzenie sobie, słuchajcie, wszystkie obszary krzywdy i kłamstwa muszą być wyciągnięte na wierzch i powiedziane po prostu konkretnie. Jeżeli mamy takie straszne rzeczy dotyczące niszczenia naszego rolnictwa i ziemi przede wszystkim, że ziemia jest skażona, jeżeli takie są preferencje dla wszystkich korporacji i czynności związane z schemizacją, łącznie z sadownictwem, łącznie z nasionami, które de facto te tradycyjne są wypierane, przecież to już najwięcej powiedziałem, że Jarek Wojewódzki, szef Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tamtej kadencji, zawsze się z tym stykał, jak się tym też specjalizuje. I to są po prostu niewyobrażalne rzeczy. Musimy powiedzieć, że nie chcemy takiej służby zdrowia, takiego przemysłu medycznego. Trzeba to powiedzieć twardo. To nie jest tak, że tam się po prostu jest skandal, to jest po prostu zabijanie ludzi. Niektóre procedury medyczne po prostu zabijają ludzi. Trzeba to po prostu odważnie chyba się powiedzieć, bo to jest prawda. Zabijają ludzi niektóre procedury medyczne, zamiast im pomagać. Tak jak teraz w czasie tego COVID-a też ilość osób zmarło, bo były procedury, żeby pchać ludziom te respiratory i rozwalali ludzi. Po prostu sami wiecie, ile wychodzi różnych filmików z Ameryki choćby, gdzie to są rzeczy kryminalne po prostu, są kryminalne rzeczy. Ja wiem, że to nie wypada, że to niekulturalnie, że to niepoprawne politycznie. Uwierzcie mi, na tym etapie, po tym, co nam teraz zrobili, to już po prostu nie może być najmniejszych wątpliwości, że ta grupa w skali świata, która ma również polską rezydenturę, to są nasi wrogowie. To są ludzie, którzy chcą zniszczyć nasze życie, naszą wolność, nasze zdrowie. I oni to robią i niszczą. Więc dlatego mówię, tam gdzie mamy rolnictwo, tam gdzie mamy ziemię, tam gdzie mamy zdrową żywność. I wreszcie, jeśli chodzi o przemysł medyczny, całkowita zmiana całej strategii. Musi być inkorporowana, solidnie naukowo podbudowana wiedza na temat fitoterapii, na temat tego, co dają rośliny. Te wszystkie możliwości z medycyny ludowej przetransformowane przez nowoczesne ośrodki, głównie na uniwersytetach przyrodniczych, bo się okazuje, że tak system głęboko wszedł, że po prostu uderzył w uczelnie medyczne w ten sposób, że nie wolno, bo to jest medycyna jako FR-owska, że tam nawet fitoterapii nie ma jako w ogóle tego semestru, że tak powiem. No. W większości szkół, które mają ten status akademicki, że lekarze kształcą, no ludzie, no coś tak niewyobrażalnego. W Chinach na przykład, jak sobie poradzono, bo tam był problem z tą epidemią, nie do końca też jeszcze to rozkminiliśmy, uratowały ich, to rozmawiałem już z doktorem tam Błaszczykiem, to jest specjalistą wybitnym na temat medycyny chińskiej, tam po prostu na szeroką skalę zastosowano protokoły z medycyny chińskiej, bo sobie sprawy, system o tym nie mówi. Tam były już 27 stycznia urzędowo prowadzone procedury, równolegle tych klasycznych zachodnich, procedury związane z protokołami specjalnie przygotowanymi pod ten cały SAR, pod ten cały właśnie ten cały wirus. I osiągnięto gigantyczne, znakomite rezultaty. I jeżeli my nie będziemy po prostu w tej sprawie robić coś takiego, że my nie postawimy twardych warunków, że my tu chcemy mieć takie spektrum nowoczesnych metod terapeutycznych związanych na przykład z fitoterapią czy inną metodami medycyny komplementarnej, to nie ma o czym rozmawiać. To w ogóle nawet nie ma co wychodzić na scenę polityczną i walczyć o coś, kiedy się tego po prostu na przykład nie wpisze do swojego programu przez zmiany. Także to jest podstawa. Tak samo jeśli chodzi o sprawy związane z gospodarką. No jeżeli dalej będziemy akceptować ten system finansowo-gospodarczy, który istnieje na świecie, szczególnie jakby już umocniony i notyfikowany w cudzysłowie tym szczególnym głosowaniem w Kongresie tuż przed świętami, który 2013 rok, tam gdzie powstał Bank Rezerw Federalny, korporacja prywatnych banków, który wszyscy przyszli z Bankiem Państwa Ameryki. I który po prostu rozpętał na świecie gigantyczną jakby procedurę i mechanizm tworzenia pieniądza z niczego i stworzenia po prostu lichwy na taką skalę, na jakiej jeszcze nigdy w świecie nie było. Już dobrze wiecie, jak się już teraz o tym mało mówi, bo nikt nie chce tego liczyć. Ja się spodziewam, że w listopadzie czy na jesień po prostu, jak nam właśnie uderzą, to nie z tej flanki, że jest COVID, bo to jakby będzie już trochę przećwiczone, tylko że nam uderzą z zupełnie innego miejsca. To będzie jakiś rodzaj resetu gospodarczego, finansowego. Bo skala zadłużenia, jaką zrobiono na świecie, jest niewyobrażalna. Przecież dobrze wiecie, że dług polski jest niespłacalny. Nie wiem, jakiego kraju dług jest spłacalny jeszcze. Jak myślicie, ile lat jeszcze można to ciągnąć? Dlatego może ta cała operacja, którą rozpoczęli właśnie w taki sposób, żeby nas teraz trzymać, bo wystarczy krzyknąć, górnicy po prostu chorują. Górnicy w ogóle nie chorują. Tam przyjechały ekipy z sanitariuszy, zrobili te całe badania PCR, to są absolutnie niewiarygodne, to wiemy z różnych źródeł. I ogłoszono, że tyleś tysięcy górników tam, czy tam setek zarażonych, bo wystarczy też część zarażonych, reszta musi siedzieć, bo się zetknęli. I kopalnie pozamykali. Więc to jest taki bat i boję się, że właśnie listopad czy jesień będzie takim elementem, że ten bat będzie cały czas dyżurny, ale wtedy trzeba wyjść czymś dalej, czyli po prostu zrobić reset w gospodarce. Bo co zrobić z tymi długami?
które się uzbierały przez ostatnie kilkadziesiąt lat na taką skalę, że nikt ich nie spłaci. W mojej ocenie możemy się spodziewać jakiegoś uderzenia w postaci gigantycznego resetu na zasadzie takiej, że no musimy na przykład długi zresetować. To są takie posunięcia w historii finansjery, że oni niektórym krajom darowali długi na pewien czas. Ale to trzeba tak zrobić, żeby, bo te długi są rozproszone po udziale w akcjach w różnych korporacjach bankowych. To nie jest tak, że to jest jeden właściciel, dwie więcej. Chociaż na górze tam i tam jest jakaś mała wierchuszka. I tutaj ja bym powiedział tak, chcemy mieć równoległy pieniądz, który nie jest oparty na lichwie, przynajmniej od tego zacząć. A przecież takie systemy były robione, są i mogą być robione, tylko znowu jest blokada, bo ci na górze nie chcą do tego dopuścić. Można kreować pieniądz, który jest pieniądzem właśnie bezprocentowym. Można sięgnąć do tradycji banków na przykład islamskich, które na przykład zupełnie nasze podchodzą, bo lichwa tam jest zakazana cały czas. W kościele katolickim lichwa też była jakby zakazana, no ale było, minęło. Więc sami widzicie, że ta deprawacja systemu jest tak głęboka, że godzenie się na to, bo jakoś jest fajnie, teraz nam dali jeszcze pieniądze, żeby przeżyć, no tylko widzicie, no to w zasadzie jest okej, nawet nie pracuje, dostaje kasę. Tak na tym się człowieku nie zajedzie i oni muszą jakoś nowe wywinąć. Dlatego my musimy mieć kolejne rozwiązania, inne niż oni mają, bo to, że oni tam zresetują ten dług, to jednocześnie muszą gdzieś coś podciąć, muszą coś zmienić. Dadzą nam, że nawet ludziom dochód podstawowy, i będą mówili po prostu, że no teraz dostajecie każdy pieniądze. Zobaczcie, skąd w ogóle są pieniądze do kilkaset, co nie miliardów złotych w tej chwili na to, żeby ratować tą gospodarkę. Że w ogóle nawet nikt o tym nie dyskutuje. Skąd one zostały wzięte? Kto nam je dał? Jakie banki nam pożyczyły te pieniądze? Ja słyszałem, jeśli to jest prawda, że teraz taką pracę zrobiono, że taki myk jest, że bank krajowy w jakiś sposób emituje te obligacje, które Narodowy Bank Polski pozwolił. Bo Narodowy Bank Polski nie może pożyczyć rządowi pieniędzy. Tak jest zresztą w wielu krajach świata. Wyobraźcie sobie, że, bo zadłużanie jest dosyć praktyką powszechną, ale nie może tobie twój bank narodowy pożyczyć pieniędzy jako państwo, jako budżet, tylko muszą tobie pożyczyć te pieniądze w banki prywatne, komercyjne, które to wszystko robią na procent. Wykupuje rzeczywiście obligacje, podwyższają, potem odkupić i z procentem, tak? Dlaczego nie może to być bank narodowy, który upoważni bank jeszcze powiedzmy jak krajowy, tak do końca, tylko gdzieś tam po cichu to robią, żeby na przykład pożyczał rządowi pieniądze. Mówią, że to inflacja, że gdyby tak było, to była inflacja. To prawda, że można by było w ten sposób pójść w taką inflacyjną spiralę, ale dziwnym trafem zamiast inflacji mamy na świecie gigantyczne zadłużenie, którego nikt nie jest w stanie spłacić. I banki komercyjne przekonywały rządy, że nie warto w konstytucjach, tak w polskiej, wpisywać właśnie takiego mechanizmu, że Narodowy Bank Polski może w konsekwencji udzielić kredytu własnemu rządowi, tłumacząc to, że jak pozwolisz bankowi pożyczać, to rząd będzie naciskał na banki i będzie pożyczał i w koniec końców po prostu będzie z tego inflacja i za dużo pożyczy. A teraz popatrzę tak na spokojnie, bo tego nigdzie tego nie słyszę, żadnej takiej dyskusji nie słyszałem. To jak to jest możliwe, że banki prywatne przejmują kontrolę nad pożyczaniem pieniędzy rządom, no bo tak to działa, i się okazało, że zadłużyły te rządy na taką skalę, że to się w ogóle nawet policzyć się dokładnie nie da. I jak to jest możliwe, że pod tym hasłem, że wy po prostu jak będziecie sami sobie pożyczyć pieniądze, no bo rząd, bank rządowy, prawda, no to będzie pożyczał bez końca, to się okazuje, to oni bez końca pożyczają. Mechanizm jest bardzo brutalny. Właśnie to nie chodzi o to, że pożyczają tyle, ile ty możesz wziąć i spłacić, ale odsetki nie są w bilansie. I w tym wypadku to ci ludzie od nowej ekonomii już od dawna mówią, że zawsze będzie ktoś, kto wypadnie z rynku, ponieważ cały bilans jest taki, że owszem, można spłacić kredyt, ale bez odsetek, bo matematycznie się zgadza tylko wtedy, kiedy by odsetek nie było. A jak są odsetki, to musi to nawisnąć i ktoś po prostu wypadnie. To tak, taka zabawa, pamiętacie, w to krzesło, no jak się taka zabawa jest, że się krzesło co chwilę odbiera i jeden musi wypaść tak czy inaczej. Jest tych rzeczy dużo. Rób wolnych ludzi, żeby skończyć. Ja też zastanawiam się nad tą całą architekturą, tak skaczę, bo też miałem dużo wystąpić w necie, dużo mówię. Jest pytanie, czy my możemy oddolnie zbudować silną formację społeczną, która rzeczywiście będzie generalnie kanwą do wielkich zmian. Bez prowadzenia demokracji bezpośredniej u nas, w naszym przestrzeni, nasze starania o tym, żeby demokracja bezpośrednia była w Polsce, według mnie będą bardzo marne. Bo my się porywamy, tak trochę mówię abstrakcyjnie, mówię tak jakby no, trochę do własnej bramki, bo od dawna lansuje demokrację bezpośrednią. Jeżeli my sami, u siebie, nie mamy przećwiczonych tych mechanizmów, to dlaczego lecimy z tym i chcemy po prostu Polskę tutaj zmienić? My sami nie umiemy się rządzić w ten sposób. Co stoi na przeszkodzie, żeby powstał ruch społeczny, który będzie na przykład tak spłaszczony w sensie decyzyjnym, że w zasadzie większość decyzji, które zwyczajowo podejmuje zarząd partii, czy powiedzmy jakaś rada programowa, czy jakaś tam rada nadzorcza,
żeby cała masa tych wszystkich decyzji była generalnie po prostu podesłana do każdego uczestnika danej przestrzeni. I mając właśnie te komórki, ten bezpieczny system, żebyśmy mogli po prostu głosować na wiele ważnych rzeczy, które zwyczajowo rozstrzyga zarząd. Zarząd jest od tego, żeby przygotować decyzje, żeby pokazać ludziom, jakie są opcje, a my po prostu możemy głosować. I jak będziemy tworzyć ruch społeczny, to jeżeli my nie sięgniemy po to narzędzie demokracji bezpośredniej, to uważam, że niczego nowego nie zrobimy i żadne istotne zmiany na świecie nie zajmą. Bo świat pójdzie albo w nową tyranię i tego chce nowy porządek świata, ci ludzie, którzy stworzyli już potężną władzę. Kilka procent ludzi dysponuje prawie całym majątkiem tego świata. Dosłownie kilka procent ludzi. I jeżeli my po prostu nie zaczniemy u siebie uczyć się tego, co to znaczy demokratycznie współzarządzać. Ja nazywam to mądrością zbiorową albo na przykład świadomością ławicy, ROI. Zadaję takie na każdym spotkaniu pytanie, kto rządzi w ławicy, która jest ścigana przez rekiny ryb, jak one tak reagują, albo w kluczach ptaków, które lecą i nagle podejmują decyzje, żeby pójść w lewo czy w prawo. Przy systemach podejmowania decyzji, gdzie sygnały po prostu są natychmiast, że tak powiem, realizowane. Zobacz, jak funkcjonuje organizm ludzki. Mówi się, że człowiek jest inteligentny, szybko myśli. Jak przyłożysz to na biologię i na fizykę, czy elektronikę, to się to zobaczy, że tam są bardzo szybko procesy, po prostu elektryczne się dokonują. Bardzo szybko impulsy przylatują i są jeszcze, co ciekawe, nie są szufladkowane. Bo mówi się o człowieku, który na wyobraźnię, inteligencję, który myśli nieschematycznie. Dlaczego? Bo prawdopodobnie po tych wszystkich strukturach neuronowych te sygnały elektryczne krążą po prostu swobodnie i mogą w każdej chwili zajrzeć do każdego zakątka tego, nazwijmy to obszaru mózgowego czy neuronowego, żeby po prostu tam jakiś element interakcji doprawić, żeby przerobić. I to wtedy, jeśli ktoś jest inteligentny, sprawny jest. Jeżeli społeczeństwo ma być sprawnie inteligentne, ma dobrze zarządzać, to właśnie musi też między nami być komunikacja. A komunikacji między nami nie ma, ona jest bardzo słaba i właśnie na tym będzie wypracować. Przepraszam, że tak właśnie wyrywczo to wszystko tutaj dzisiaj przedstawiłem, ale ponieważ ja się często wypowiadam i też w NTV można to podsłuchać, chciałem tylko jakby wyrazić tutaj takie swoje odruchy, swoje przemyślenia i powiedzieć, że ja jestem gotowy do tego, żeby popracować nad tworzeniem tego ruchu. Obiecałem publicznie, że w tej właśnie domenie wolniludzie.net, na którą nawet można dzisiaj wejść i nawet tam się już rejestrować, chociaż ona jest dopiero teraz tak naprawdę budowana, była zamrożona przez prawie 2 lata z pewnych powodów, już wyjaśniałem i wracał, że chciałbym po prostu doprowadzić ten proces budowania takiej szerokiej platformy właśnie ludzi, którzy tam się będą rejestrować, żeby oni w którymś momencie mogli stworzyć taką Radę Zaufania Społecznego, ty chcesz w tym pomóc, chcę, żeby ta Rada Społecznego Zaufania, która będzie wyłoniona wcześniej, przejęła własność tej domeny, bo dzisiaj ona jest własnością prywatną, i przekazać własność tej domeny i stworzyć po prostu cały mechanizm, w którym będziemy wspólnie razem mogli pewne rzeczy robić. Po pierwsze wspólny serwis informacyjny, po drugie ściana, na której mają być wizytówki wszystkich uczestników tego procesu, czy tej platformy, czyli linki do ich światów. Oczywiście kalendarz wydarzeń, bo się dużo rzeczy dzieje, żeby każdy mógł wpisywać uczestników tej platformy swoje wydarzenia, żebyśmy mieli po prostu wzajemnie, to mówię o tym mózgu, po to, żeby pokazać, żeby stworzyć taką przestrzeń naszą, w której my naprawdę zaczynamy funkcjonować sprawnie, sensownie, widzimy się, słyszymy się, podejmujemy decyzje. Na początku niech to będą decyzje takie czysto plebiscytowe, bo trzeba czegoś zacząć. No i ten e-parlament to jest właśnie podejmowanie decyzji. Na razie jeszcze bez blockchaina, bo tego nie mamy, ale myślę, że w przyszłości uda się też te nowoczesne pewne metody zrobić. Nie widzę i innej metody, bo robienie jakiejś rewolucji w stylu, jaką robiono do tej pory, różne były rewolucje i czasami takie, które coś tam dobrego przyniosą, najczęściej przynoszą coś złego, że to w ogóle nie wychodzi i tędy nie pójdziemy. Zmiana świadomości, a zmienimy tą świadomość przez to, że zaczniemy pracować ze sobą. My musimy nauczyć się pracować sami ze sobą i komunikować. To jest największe nieszczęście. Ja widzę, jak nasze środowisko, jak sobie ludzie do oczu skaczą. Ja widzę, jak powstają konflikty uczciwych ludzi, którzy siebie postrzegają w taki sposób, że ja zamieram po prostu, bo wiem, że to wynika z pewnej niewiedzy albo czasami zachowań niewłaściwych jakiejś osoby rozumianych trochę inaczej przez inną osobę. I nazbiera się tyle nieprzychylności. Faktem jest, że żyjemy w sytuacji, kiedy agentura jest praktycznie wszędzie. Ja ciągle powtarzam, jak byliśmy na tych protestach za przedsiębiorcami, te co tam były robione, tam byłem w tym takim najbardziej dramatycznym dniu, to było więcej policjantów niż nas. To ile jest ludzi, którzy nie są w mundurach i którzy są jakby wpuszczeni w nasz świat, bo władza nauczyła się bardzo mądrze dzielić ludzi i na tym zawsze bazuje. Więc można bardzo łatwo kogoś wpuścić, kto będzie mówił to jak my, a potem się okaże, że po prostu to jest w ogóle hochsztapler albo człowiek, który chce zniszczyć naszą jedność.
I to jest, wiem, że to jest trudne. Mieliśmy, dlaczego nasz projekt się zatrzymał w tym momencie? No bo pojawił się projekt drugiej RP, po prostu tak brzmiąc atrakcyjnie i dla każdego uczciwego człowieka, który miał to by przeczytać, co to się dzieje, jak to się robi, to powinien być sygnał, że to jest przekręt. A mnóstwo ludzi od nas to kupiło. Uważał, o jak fajnie gadasz, czym bardziej radykalnie niż tam może my gadamy. A po prostu jak się temu przyjrzałeś, tak po prostu z bliska, ale nie, że byłeś jakimś tam śledczym i zobaczyłeś po prostu, co tam w ogóle, jak jest mówione i dla ciebie to nie jest jakiś sygnał, że to jest po prostu ściema, że to jest jakiś rodzaj kontrabandy politycznej, no to wtedy trudno budować coś wielkiego wśród ludzi, z ludźmi, którzy nie kumają prostych rzeczy. Ale uczymy się, jesteśmy na tym etapie, że tym razem już możemy. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zabierzecie głos. Tutaj jeszcze Jarek na pewno będzie chciał coś powiedzieć i bardzo zapraszamy do tego. My nagrywamy to wszystko, więc tu mam nadzieję tysiąc ludzi to obejrzy. Potem z Jurkiem się połączymy, może być gorąco nam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wiele tematów padło tutaj. I moglibyśmy dyskutować, ale najważniejsze z tego dla mnie, co tu usłyszałem, to jest to, że musimy budować ruch wolnych ludzi. A budowanie ruchu wolnych ludzi to są ludzie odpowiedzialni, którzy biorą odpowiedzialność za swoje czyny i jak podejmują decyzję, to ta decyzja jest przemyślana, ona nie jest taka emocjonalna, bo to, o czym mówił Janusz, w ogóle w nasze społeczeństwo, w nasze środowiska, media wrzucają dużo takich fałszywych flag, próbując ludzi ze sobą poróżnić. I to, o czym Janusz mówi, co się stało 2 lata temu przez ten ruch II Rzeczpospolitej. Tu w Zamościu, ja już chciałem, tylko nam COVID przeszkodził zbudować właśnie klub liderów obywatelskości. Abyśmy się spotykali jak najczęściej. No myślę, że raz w miesiącu to będzie dobry początek i na wszystkie tematy dyskutowali, zdobywając wiedzę i zgłębiając tę wiedzę. Taki e-parlament, takie głosowania na przykład już są we Włoszech. Ruch 5 Gwiazd coś takiego już sobie zrobił. Czyli ci politycy z Ruchu 5 Gwiazd mają swoją platformę i przy różnych ważnych rzeczach pytają się swoich wyborców, którzy w ciągu kilku minut odpowiadają. Tylko to jest grupa właśnie tych świadomych wyborców, bo tych decyzji bardzo, bardzo skomplikowanych jest dużo. No, dziennie, no dzisiaj było, nie wiem, około 200, może 300 głosowań. To jest niemożliwe, żeby państwa o każdy pytać, bo każdy ma swoje drugie, trzecie dno, ale są bardzo ważne głosowania, o które należy zawsze zapytać. I druga rzecz, która jest też bardzo ważna, to tak naprawdę jeden poseł nie ma możliwości przeczytać wszystkiego, co jest przygotowane na dane posiedzenie, bo to jest 500-800 stron. Właśnie do tego są potrzebni wolni ludzie, wolni, świadomi ludzie. Każdy z państwa czymś się interesuje i właśnie to powinna być ta wzajemna komunikacja. Państwo słyszeli, coś państwa zaniepokoiło i już rozpoczyna się dyskusja. W tej chwili mamy zupełnie skandaliczne procedowanie ustaw. Jest ustawa, która, no dzisiaj była procedowana ustawa, która niby miała się tyczyć zdrowia, ale był jeden fragment, który mówił o tym, że będą spłacone te pieniądze za głosowanie za 10 maja, nieodbyte głosowanie. No jak można to wrzucić do ustawy zdrowotnej, mijając całą ustawę budżetową? 80 milionów. Ale i takich rzeczy jest dużo. Aczkolwiek, szanowni państwo, wydaje mi się, że państwa jest tak tutaj dużo, bo jednak coś się ruszyło. Bardzo dużo się ruszyło. No, Janusz mówi o demokracji bezpośredniej już od 10 lat. Paweł Kukiz mówi od 5 lat i w tej chwili tym swoim listem zmusił prezydenta do konkretnych deklaracji. Ważnych deklaracji, ale i ludzie od dołu się ruszają. Ja dzisiaj dostałem list od Doroty Gudaniec, nie wiem, czy państwo pamiętają. To jest ta kobieta, która pomogła nam przeprowadzić ustawę o konopiach medycznych, o marihuanie medycznej przez parlament. I to się tylko zdarzyło, bo wiele osób tam przyszło. No, posunęliśmy się do tego, że przed komisją postawiliśmy takie 3 białe małe trumienki, żeby pokazać, że zablokowanie konopi medycznych powoduje konkretne śmierci. I ta ustawa
kulawa, bo została troszeczkę przez rządzących wypatroszona. No nawet bardzo wypatroszona, ale już jest. Dzięki tym ludziom. Ale Janusz mówił o tym, że jesteśmy mocno podzieleni i to środowisko, które popiera konopie medyczne, też było podzielone. Ja z Dorotą długo i wielokrotnie rozmawiałem, żeby coś z tym zrobić. No i w tej chwili znowu chyba GIS, taki główny inspektor sanitarny, Dorocie chce zamknąć jej linię suplementów. I Dorota do mnie dzisiaj napisała list, ja zobaczę, czy go przeczytam, bo, ale chyba widzę. Jarek, jak ja Boga kocham, jestem gotowa stanąć na czele nie wiem kogo lub czego i protestować do ostatniej kropli krwi. To, co się dzieje, to jakiś pi-pi-pi, sen paranoika. Potrzebujemy się zjednoczyć tu, w Polsce i zawalczyć o naszą godność. Teraz konopie, a jutro pietruszka. Zakażą nam natury, sprowadzając na nas konieczność żarcia plastiku. Jarek, jestem do dyspozycji, ale zastanówmy się, co z rozsądkiem można zrobić. Można dotrzeć i jak do tego dojść. Szanowni Państwo, czyli jest wiele ludzi, tylko to, o czym Janusz mówił, odpowiedzialność, żeby to nie była chwila, że Państwo dzisiaj przyszli posłuchać fantastycznego człowieka, tylko abyśmy się regularnie zaczęli spotykać właśnie w ramach tej, ja to nazwałem na razie koalicja liderów obywatelskości, bo od tego trzeba zacząć. Jak będziemy mieć dzień referendalny, czyli chociaż raz w roku będziemy mogli pójść i o tych różnych rzeczach zdecydować, my jako wolni, odpowiedzialni ludzie, to już mamy wyłom w systemie. W ubiegłej kadencji powołaliśmy parlament, zespół parlamentarny do e-votingu. Parę rzeczy się zorganizowało. W tym roku, w tej kadencji również chciałem taki zespół powołać. No ale pani marszałek zamknęła Sejm i Polacy, dla których to jest Sejm? Bo Sejm nie jest dla posłów. Sejm jest dla Polaków. Powinien być otwarty. Tam każdy powinien móc przyjść i się wypowiedzieć. Niestety to nie działa, ale możemy to zrobić oddolnie. Prosiłbym Państwa, żeby Państwo zadawali pytania, głównie Januszowi, bo tu go dzisiaj mamy, Państwo nie mają na co dzień. Mój numer jest powszechnie dostępny, jest na stronie sahajko.pl, mail jest. Są tutaj panie z biura, biuro jest dla Państwa dyspozycji, a Janusza mamy dzisiaj, więc prosiłbym o zadawanie pytań do Janusza, ewentualnie do mnie, albo Państwa przemyślenia, co Państwo tutaj mają. To jeszcze troszkę czasu, bo około 22 się połączyć, to byłoby fajnie pierwszą rundę wypowiedzi, prawda? Dokładnie, bardzo proszę w tej chwili, aby Państwo po prostu z sercem się wypowiadali, bo to, o czym była mowa, o tej mądrości zbiorowej, to już są badania naukowe, że właśnie istnieje mądrość zbiorowa, mogą sobie Państwo na Wikipedii przeczytać, to chyba było pierwsze badanie takie statystyczne, było w 1806 roku, więc te rzeczy istnieją. Tylko mówi nam się i cały czas się wmawia, że jest jakaś wąska grupa mądrych, mądrzejszych od Państwa, która będzie Państwem rządziła i oni robią dla Państwa dobrze, cały czas odbierając Państwu coraz więcej pieniędzy. Kto pierwszy chciałby zabrać głos? Myślę, że trzeba byłoby podejść tutaj, nie trzeba się wstydzić, żeby to się nagrywało. Bardzo proszę, zapraszam Pana. Zapraszam. Może byłby wygodny. Ale nie będzie się nagrywało i nie będzie słychać. Słychać? Słychać. Miałem proste pytanie. Jak się obserwuje internet i ludzi, tam różnych patriotów, to wielu ludzi już uważa, że system już jest dopięty i że już jest po wszystkim i że już jesteśmy pozamiatani, że tak powiem. I co panowie na to i państwo tutaj? Takie moje pytanie. Trochę pesymistyczne, ale mówię to tylko po to, żeby właśnie wzbudzić dyskusję, tak? Dziękuję. Proszę bardzo, jak chcecie, żebym powiedział jedno zdanie, no dwa, bo to jest bardzo ważne pytanie. Ja często też o tym mówię, że nawet taki schemat, który ostatnio powtarzam, ale chcę też powiedzieć Wam to osobiście tak, poza kamerą też. Jesteśmy tak skomponowani jako ludzie, że dobro mamy tak wbudowane w nasz kod genetyczny i całą strukturę pamięci, że we wszystkich ważnych dziełach literackich oraz powiedzmy na współczesnych produkcjach filmowych Hollywoodu schemat jest taki. Potężna siła zła
i bardzo mała grupa, szczególnie też często młodych ludzi, którzy stawiają mu czoło i co się okazuje, że wygrywają. Dlaczego tak było w Gwiezdnych Wojnach, w Wacach Pierścieni, w Awatarze, właściwie wszędzie? Dlaczego? Dlatego po prostu, że ludzie zostali zbudowani przez Twórcę w taki sposób, że prawda jest tak potężna i tak silna, że nawet kiedy zło się wydaje po prostu niewyobrażalnie potężne, to mała grupa ludzi, która ma czyste serce i dobre intencje, potrafi to po prostu powstrzymać, a nawet powalić. I dlatego uważam, że nie powinniśmy ani na sekundę, nawet w najtrudniejszych czasach i momentach, uważać, że po prostu da się złamać najważniejszą siłę ducha, jaką jest w człowieku i tą miłość i serce, jakie ma. To są rzeczy nie do zniszczenia. Można czasami odsunąć na później, można spowodować, że człowiek będzie powtarzał w kolejnych klasach czy na różnych planetach pewne życiowe doświadczenia, bo nie umiał się właściwie zachować, ale prędzej czy później wraca do domu jako dusza, jako świadomość. I to jest pewne, słuchajcie. Natomiast droga, którą trzeba przejść, no jest różna. Matryca jest zawsze piękna i wspaniała. Jest takie doświadczenie, ja też często o tym mówię, z tak zwany dywan sierpińskiego, to się nazywa trójkąt sierpińskiego. On się wydaje trudny, ale to jest takie doświadczenie, które mnie lśniło, kiedy zobaczyłem, że to, co się wydaje przypadkiem, jest w sprzeczności z tym, co mówimy, że jest koniecznością, taką determinacją. Znacie to z filozofii. I tam profesor Sierpiński poprzez takie bardzo proste doświadczenie, będę teraz tylko pokazywał, udokumentował, jak to, co nazywane chaotycznym rozwojem zdarzeń, tak czy inaczej po prostu zamyka się w tak zwanej matrycy. To była taka zabawa, że był trójkąt narysowany na tablicy, równoboczny, ABC, i każdy bok był reprezentowany w kieszeni zabawy tej kuleczkami ABC. I prowadzono z zewnątrz tego trójkąta punkt, wylosowano na przykład B, doszło się do tego wierzchołka D, wyznaczyło się w połowie tej drogi taki punkt czarny i potem cały czas w środku trójkąta powtarzało się te losowania na te trzy punkty, ile się dało razy. Im więcej było losowań i pikseli w tym trójkącie, tym bardziej wychodziło na jaw, że te wszystkie losowania po prostu ustawiły się w rodzaj trójkątu w trójkącie, bardzo pięknej, harmonijnej, fraktalnej matrycy. I mimo, że mieliśmy do czynienia z bardzo przypadkowym, wydawało się, procesem, jakim jest losowanie, to wszystkie te losowania tak czy inaczej kończyły się zawsze w pewnych miejscach tej struktury, czyli gdzie te trójkąty wewnętrzne zostały w ten sposób wypełnione. To jest dowód dla mnie na to, że z jednej strony istnieje przypadkowość, wolność wyboru, bo moglibyśmy miliardy razy powtarzać przy dużej ilości pikseli w tym trójkącie całą tą zabawę. Miliardy różnych wersji rzeczywistości, kolejności, kiedy będziesz w tym pikselu teraz, będziesz później, teraz się później, tak czy inaczej te piksele ułożą się, w pięć różnych, powiedzmy, mniejszych trójkątów i to jest wszystko piękne i strukturalnie czytelne. Czyli krótko mówiąc, istnieje ścisły związek między tym, co nazywamy chaosem i tym, co nazywamy porządkiem, determinacją. Ludzie są przeznaczeni do tego, by się rozwijać, by po prostu duchowo wzrastać i czasami wchodzą w takie sytuacje, które są trudne, które są bolesne. Prędzej czy później, jak upadają, to też się podnoszą. Niektórzy przejdą drogą krótką i wypełnią ten trójkąt bardzo, bardzo szybko właściwymi losowaniami, a inni będą powtarzać może wiele razy to samo, ale dojdą do tego, co właściwe. Dlatego też nie bójmy się po prostu o naszą przyszłość, bo ona tak czy tak inaczej jest dobra. Tylko zróbmy wszystko, żeby przejść przez te właśnie decyzje i przez te właściwe kierunkowanie przyszłości szybko, żeby ta harmonia po prostu została uzyskana przez nas szybciej, żebyśmy po prostu wcześniej zaznali tej radości życia, bo jest to osiągalne. My możemy to zrobić. I nie należy się w ogóle przez chwilę nawet wahać. Mała grupa ludzi, przepomnijcie sobie Władcy Pierścieni. Ja wiem, że to jest metafora, ale odwołuję się do tego często. Wszystko jest naprawdę w naszych rękach i to jest potężna siła. Ja tu nie mam najmniejszych wątpliwości. We wszystkich powiatycznych wizjach zresztą, jak zobaczycie też kwestię, dlaczego iluminaci właściwie nawet się chwalą tym, że robią nam to, co robią. Co jest takiego w nich, że oni nie rozumieją, że w tych powiatycznych wizjach po prostu tak naprawdę to oni przegrywają? Tylko że mogą ze sobą zabrać na kolejną lekcję zbyt dużo ludzi. I rzecz polega na tym, żebyśmy obronili siebie i jak najwięcej naszych rodaków. I to też na innych kontynentach też są tacy ludzie jak my i też to widzą i to robią. I przyjdzie ta zmiana. Poza tym też często mówię, że
te siły duchowe, które są blisko nas, a my tego nie widzimy, one się temu przyglądają, tym naszym zmaganiom. I jeżeli jakaś nawet wielka grupa na świecie ogarnie pewien rodzaj postępowania, świadomości, dojrzałości, właśnie zrozumienia, to jak to będzie 4 czy 5% populacji, to dla tych na górze to jest wystarczający parametr, żeby uznać, że tej rasie trzeba udzielić wsparcia. I zrobią to. Więc my potrzebujemy się w skali świata zebrać kilkadziesiąt milionów. W skali Polski, mówię wam, 1-2 miliony to jest dużo. To zmienia Polskę do gmina. Według mnie myślący w tym kierunku jest już w Polsce tyle. Tylko jeszcze się nie zintegrowali, jeszcze się nie poznali. Ale już widzę w tych spotkaniach, jak to rośnie. Zaczynajmy. No to robimy swoje. Razem. Proszę bardzo, oczywiście tutaj jest dla waszych wypowiedzi. Dobrze zgodnie. Bardzo proszę, oczywiście. No. Dzień dobry Państwu. Chciałbym podziękować przede wszystkim panu Sachajko za zorganizowanie tego spotkania, bo to jest ważna sprawa, tak? No i panu, panie Januszu, że pan tutaj do nas przyjechał. Kora, to pana to się nie spodziewałem. Naprawdę, że pan tutaj za mnie wita. Powiem tak, może nie sięgajmy aż tak, nie rozwodźmy się tak, aż tak daleko tutaj w pewne sprawy, bo może wróćmy do tego, do tych spraw, o których zaczęliśmy, tak, to spotkanie, bo tego, co nas właściwie w tej chwili dotyczy, tak, sprawy związane z tym, z tą pseudopandemią. Tutaj może powołam się na wypowiedzi pana doktora Jaśkowskiego, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, uczciwy, fajnie się wypowiada, jeżeli chodzi o tego wirusa, tak. No, zacznijmy od tego, że to nie jest w momencie aż tak bardzo istotne, czy ten wirus jest, czy go nie ma, tak? To nie jest aż tak strasznie istotne, chociaż prawda jest taka, że te koronawirusy, one zawsze były, są i będą, tak? I akurat ten, który może jest, prawdopodobnie został stworzony syntetycznie, bo on się tam bardzo szybko mutuje, tak? Co w przypadku wirusów nie jest aż tak naturalne. W każdym razie chodzi o to, co się po prostu z ludźmi robi, tak? W tym momencie. Ludziom się zakłada kagańce, a ludzie nie dość, że je noszą, to jeszcze upominają innych, tak? Tutaj kwestie świadomości to bardzo kiepsko wypadają. Druga rzecz to jest to, o czym pan mówił, jeżeli chodzi o to, że mamy jakieś tam długi, tak? Te są niby nie do spłacenia. No, tutaj też są wypowiedzi pewnych ekspertów, którzy mówią, że z tych dóbr naturalnych, które mamy, które posiadamy na terenie naszego kraju, to no mamy tego tyle generalnie, żebyśmy mogli te wszystkie długi spłacić, tak? To w tym momencie już jest raczej chyba niemożliwe, bo odpowiednia ustawa została już przegłosowana. Tutaj nawet człowiek, o którym pan wspomniał, pan Grzegorz Braun, głosował za, co jest dla mnie bardzo dziwne. Więc no to już jest jakby pozamiatane chyba, tak? Nie będzie nam dane po prostu, żebyśmy mieli możliwość te długi spłacić. No i trzecia sprawa chyba w tym momencie najważniejsza, to jest, przynajmniej dla mnie, to jest kwestia żywności. Ostatnio taki temat zrobić troszeczkę głośniejszy. Chociaż on już od jakiegoś czasu już tam w tych mediach funkcjonuje, tak? Tutaj pan Marcin Bustowski się tym tematem bardzo konkretnie zajął. To się po prostu odbywa, tak, jeżeli chodzi o żywność, tak, czy o ten glifosat, o te inne środki, o te inne pestycydy, które są stosowane. No tak się po prostu nie da, nie? No, jeżeli ludzie chcą być zdrowi, no to tak się nie da, nie? No, jeżeli mamy być zdrowi, to się musimy przede wszystkim dobrze odżywiać. Nasz organizm musi być zdrowy, musi być dożywiony, tak, czy odżywiony, tak zwał. I wtedy możemy mówić o tym, że będziemy po prostu jakoś funkcjonować, tak? Jeżeli tego nie będzie, będziemy truci cały czas. No, ale to też jest kwestia tego, że po prostu tu się musi pewne podejście zmienić, tak? Kwestia sumienia. Tutaj to nie jest istotne w tym momencie, czy my utworzymy 5 czy 10 jakichś tam instytucji, które by dostały, tutaj pilnowały tego wszystkiego, żeby jakoś tam funkcjonowało, bo to i tak będzie korupcja, tak czy inaczej, tak? Bo ludzie są tak skonstruowani, że wcześniej czy później do tego dojdzie, tak? To jest kwestia sumienia, żeby każdy, na przykład taki rolnik, produkował zdrową żywność. Bo to, co się dzisiaj ludziom wmawia,
żywność ekologiczna czy nieekologiczna, to są bzdury tak naprawdę, bo żywność powinna być jedna, tak? Na pewno być zdrowa. No ale wiadomo, no, jest akurat dzisiaj ten świat tak skonstruowany, wszystko na tym, pieniądzu, które tak, prawdę mówiąc, to tak w tych większych liczbach to nie istnieje, tych pieniędzy po prostu nie ma, nie? To są pieniądze wymyślone tam w bankach, funkcjonujące gdzieś tam w systemach, ale nie mają pokrycia żadnego. Te pieniądze nie mają żadnego pokrycia, tak? Gdyby dzisiaj każdy, nie wiem, obywatel polski poszedł do banku po swoje oszczędności, tych pieniędzy by po prostu zabrakło, tak? No tych pieniędzy nie ma, nie? Kiedyś troszeczkę inaczej to funkcjonowało, było bardzo na złocie, potem się zmieniło, ale dzisiaj to już jest wszystko, jeżeli mam już ten system komputerowy, to już można robić takie rzeczy, że no wszystko można zrobić, żeby można zrobić pieniądze. Więc tak jak mówię, no trzeba tutaj do kwestii sumienia wrócić. Trzeba się zająć przede wszystkim sobą, tak? Popatrzeć na siebie, jak to wszystko wygląda, nie? Bo tworzenie nowej instytucji, która tak naprawdę i tak będzie w jakiś sposób dzielić ludzi, no to będzie, tak? A my dzisiaj jesteśmy tak skłóceni, no każdy z Państwa ma jakieś... Mam pytanie do Pana, o co chodziło z tą ustawą z tymi złożami naturalnymi? O co chodziło? Złoża nasze tutaj, kopaliny generalnie, tak? No, według mnie wypowiedzi ekspertów mamy mnóstwo... Oni przegłosowali to, że to wszystko... Te złoża już tak gdyby oddane, tak? No nie wiem, kilka miesięcy temu, tak? No nie no, już w trakcie gdzieś tam, tak? Kiedy tam nawet pana Grzegorza Brauna pytano po tym głosowaniu, dlaczego zagłosował tak, a nie inaczej, bo to przecież wiadomo było, kto jak głosował, tak? No to pan Grzegorz Braun nie udzieli odpowiedzi, także no nie wiem, jakiegoś haka mi nie ma konkretnego. Ja myślę, że to jest inaczej. Jeszcze pan będzie mówił? Bo chciałem. No dziękuję, dziękuję, bo widzę. Bardzo dziękuję. Ja może, szanowni państwo, do tej pierwszej części. Słuchajmy się na początku nawzajem. Szanowne panie, słuchajmy się nawzajem i zapraszam panią tutaj, podyskutujmy. Z jednej strony jesteśmy straszeni tym, że jest powszechna inwigilacja, że jest sprzęt i tak dalej. To prawda. Jest powszechna inwigilacja, każdy ma komórkę i służby mogą sprawdzić, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Z drugiej strony, dzięki technologii możemy ją wykorzystać dla nas, bo tak naprawdę nie da się wszystkich pozamykać. I na szczęście jednak żyjemy w takim systemie już teraz, że się nie zabija ludzi. W komunizmie było to zupełnie inaczej, była osoba niewygodna, była zabijana. Tutaj dzięki temu, szanowni państwo, proszę zobaczyć, ile państwa tu przyszło. Naprawdę jestem przeszczęśliwy, że państwa jest tak dużo tutaj. Czyli jednak udało nam się jakoś barierę przekroczyć. Jest nas tutaj kilkadziesiąt, może prawie setka osób, a nie pięć czy dziesięć osób. Więc to jest nasza moc, bo sprzęt, on nie jest zły czy dobry. Pieniądze nie są złe czy dobre. To w zależności od tego, jak my to wykorzystamy i do czego my to będziemy chcieli wykorzystać. To samo jest, no to pan mówił o tej zdrowej żywności i o żywności i o COVID-zie. Rzeczywiście, no tak naprawdę, czy my zachorujemy, a później czy umrzemy, to w dużej części zależy od nas, a nie od tego COVID-u. Więc albo jesteśmy zdrowi, dobrze się odżywiamy, uprawiamy sport i wtedy nasz organizm sobie z tym poradzi, bo jak państwo wiedzą, tam nie wiem, 94% wyszło na Śląsku, że osoby miały tę styczność z tym wirusem, a nie zachorowały, czyli organizm sobie poradził. Więc to nie jest prawda, że sobie nie radzimy. Problem jest, że jesteśmy totalnie zatruci. No glifosat. No w tej chwili co się dzieje z glifosatem i ta walka korporacji, które mówią, że glifosat nie jest szkodliwy, to wygląda dosyć podobnie do tej walki korporacji, które przez 40 lat udowadniały, że papierosy nie są szkodliwe. To jest dokładnie to samo. Co do tych złóż naturalnych, rzeczywiście na początku tego roku była ustawa, która pozwoliła na oddanie koncesji na wydobycie największych złóż siarki i miedzi i srebra, przepraszam, właśnie kanadyjsko-amerykańskiej korporacji. Ja byłem szokowany tym głosowaniem i tym, jak koledzy z Konfederacji, z którymi się w wielu punktach zgadzam,
zagłosowali, ale bardziej było mi przykro, jak oni później bronili tej decyzji. Ja mi się wydaje, że oni się bali przyznać do pomyłki i dlatego tego tak bronili. Ale jest pewna szansa. Jest, znowu mam mail z wczoraj, że jest grupa inicjatywna, która chce ogólnokrajowe referendum powołać o tym, aby tak jak ten fundusz norweski, te nasze złoża naturalne były nie własnością rządu. Muszę zauważyć, teraz one są własnością rządu. Rząd decyduje, kto będzie wydobywał, kiedy i czy to będzie polska firma, czy zagraniczna. Można byłoby to zrobić właśnie na ten system norweski. Jeżeli państwo i wiele innych osób, które nas ogląda, zaangażują się w to referendum, to już będzie sygnał dla rządzących, że coś jest nie tak, ludzie się organizują. Oczywiście obecnie przepisy wyglądają tak, że nawet jeżeli byśmy przeprowadzili to referendum i 90% ludzi zagłosowało za tym, żeby złoża były w polskich rękach, działały na rzecz Polaków, to parlament nie musi uznać tego głosowania i dlatego walczymy o to, żeby to referendum było obligatoryjne. Bo to nie może być tak, że Polacy mówią jedno, a rządzący, którzy wydają się, im się wydaje, że są mądrzejsi, robią co innego. I tak było wcześniej, to za koalicji poprzedniej PO-PSL, tam było 4 razy zbierane podpisy pod referendum i ono nie było rozpisane. Mówili, że to były ćwiczenia i teraz tak samo mamy. Trzeba zmienić ten system. To, o czym mówił Janusz, o czym mówi Paweł Kukiz od 5 lat, ale jesteśmy na dobrej drodze. Nie wolno tylko z tego schodzić. Kto tam pan się przeciągał, a kto chciałby? O 20. To jeszcze mamy jeszcze 10 minut. Z sali nie, trzeba stąd, bo to się nagrywa. Bo to ja cię przeciągałem. Ale mówię. Z innych okoliczności w obliczu tej całej pandemii spadły przychody czy obroty zakładów pogrzebowych. Tak, ale nie. Bardzo proszę. Nie ma pandemii, a system jest okropny. A ja jestem agentem i jestem nieodpowiedzialny. Proszę. Moim mistrzem jest Osho. I pan Janusz jest moim guru. Ja jestem w ogóle z Wrocławia. Urodziłem się, wychowałem we Wrocławiu. Zresztą na parafii pewnie panu znanej, na Krzyka. Na Zielińskiego, Powstańcu Śląskim, hotel Wrocław. Ale od lat mieszkam na Roztoczu, mieszkałem, a teraz się przeprowadziłem na Bóg. Zamiast jak większość emigruje na zachód, to ja na wschód tutaj przywędrowałem. No i mieszkam w miejscowości, co się nazywa Kosmów. Kosmów? Kosmów. Także od kosmosu, także w kosmosie mieszkam. No, także bardzo się cieszę, że zobaczyłem pana na żywo w końcu. Bo jestem fanem od wielu, wielu lat. Podziwiam pańską wiedzę, świadomość. No co ja więcej mogę powiedzieć? No, to może oklaski. Pomyślę sobie, wiesz, oklaski mogą być. No. To, co, no wiesz, wnosimy świadomość jakoś do góry. Idźmy w tą stronę ekologii, zdrowia i tak dalej, no po prostu, bo to jest jedyna droga, no. Prawdy, miłości. I tak dalej. Dziękuję za takie miłe słowa. Ja chciałem tutaj właśnie, ja wiem, że te referenda, te wszystkie akcje, ale zobaczcie wszyscy na to, znowu się na tym czynny i mamy dość siły. Ja uważam, że jeżeli dzisiaj jedyną drogą do zmiany systemu pokojową jest wygranie, osiągnięcie dużego sukcesu w wyborach, to powinniśmy całą naszą siłę, jaką mamy, koncentrować na tym, w jaki sposób do tych wyborów, które mamy nadzieję dojdzie, czyli samorządowych, potem parlamentarnych, na końcu prezydenckich, już dzisiaj zacząć się przygotowywać. Jestem za tym, żeby nawet tej energii aż tak bardzo nie pakować przedsięwzięcia, wprawdzie słuszne, tu są referenda, bo wiadomo, że jeśli władza zrobiła nam taki numer z tymi właśnie zasobami, to nie po to, żeby uznać potem referendum, bo to dla nich jest po prostu prawnie możliwe, że to odrzucą czy sabotują. Powinniśmy skupić się na tym, by zbudować taką formację społeczną, składającą się z najlepszych liderów, którzy dzisiaj mogą się ze sobą dogadać,
w czasie tych miesięcy, roku, dwóch, trzech, opracować od początku do końca program, który będzie absolutnie takim konsensusem nas wszystkich, że tu będziemy się zgadzać. Czasami trzeba się pogodzić, że są tematy, którymi się nie interesowali, ale inni się interesują. Ja tylko mówię, że ja uważam, że to jest 10-15% minimum w wyborach, które będą teraz, jeżeli taka radykalna w sensie programowym, ale bardzo dojrzała formacja wyjdzie. Będzie mi problem, ponieważ tak może teraz to jeszcze wydaje, co się stanie z tymi różnymi grupami, które funkcjonują. Czy Konfederacja może być razem z taką właśnie naszą, nazwijmy łownie, formacją w jednej parze? Czy krąg ludzi, który nazywany jest Ruch Kukiz 15, będzie częścią tej formacji, czy my będziemy startować potem z różnych list wyborczych, co jest wielkim dramatem, bo wiadomo, że jak się nie zrobi jakiegoś wspólnego bloku. Ja tutaj też nawołuję do tego, by media niezależne zaczęły współpracować. Jest taki pomysł, żeby zaprosić w roku 24 media narodowe, powiedzmy media typu Rafał Osakowski. Też szukamy takich mediów, to jest bardziej lewicujących, bo jak wiecie, jestem przeciwko podziałowi lewica-prawica, to jest bardzo sztuczny podział, jest tylko kilka rzeczy, które różnią ludzi. Dotyczą spraw światopoglądowych, wiesz, że to naprawdę nie ma znaczenia. I chodzi o to, żeby poszukać ludzi ze wszystkich miejsc w przestrzeni społecznej, nawet jak byli w całym systemie, a na przykład dali dowód na to, że zrobili coś dobrego przez ostatnie 30 lat, weźmy tych ludzi, ściągnijmy z zachodu jeszcze trochę ludzi, Polaków, którzy sami tu zjeżdżają. Popatrzmy na to, ja nie mam żadnych ambicji tego typu, że ja muszę kandydować, czy chcę kandydować. Ja w ogóle takiej ambicji nie mam. Ja bym z chęcią opracował jak taki mediator społeczny, który po prostu zaprasza, mówi, słuchajcie, dogadujmy się, pracujmy razem, no bo to musi ktoś zrobić po prostu. Ustawić to wszystko, żeby pracował jako potężna, społeczna, silna maszyneria. No to musi być jednak maszyneria, bo tak ta polityka wygląda. Ale ludzie są naprawdę, tyle jest zdolnych ludzi, jak ja patrzę, wymieniłeś Budanów, prawda? No przecież ona wyrosła w związku z nieszczęściem własnego dziecka, stała się liderką, jeśli chodzi o te konopie i te medyczne zastosowanie marihuany. No ludzie, przy takich ludzi jest mnóstwo. Pracujmy nad tym, żeby oni się spotykali. Ja powiem, gdy jestem w komforcie, że ja w ogóle jeżdżę do was, tak? Dzięki wam, bo właśnie darowiznom i kliknięciom ja sobie mogę pozwolić na to, żeby praktycznie całe wakacje, to jest 10. spotkanie, jak teraz już liczę, żeby całe wakacje właściwie jeździć po Polsce i chociaż to też mam wsparcie, bo gdybym nie pojechał, to wszędzie są koszty tej jary. My cię tutaj przepracujemy i my zapłacimy za losy. Byłem w Rzeszowie, ktoś tam w agroturystyce, no to będzie się spłacił nas. Więc oczywiście te koszty są duże, bo ludzie widzą, że takie proste wsparcie nam to pomaga. Ale to jest wielka rzecz, móc spotykać takich jak wy praktycznie w każdym mieście. Zajmie się pod Borkowem taki kemping pod lasem, tam dosłownie, no nie wiem, 10 km od Borkowa czy 5, to przyjechało 60 osób na wioskę. Wczoraj było około 100 osób na wiosce pod Rzeszowem. Gdybyśmy to zrobili w Rzeszowie, może byłoby 300, tak jak było w Krakowie, bo byłaby odbite 300. Gdybyśmy zrobili reklamę od miesiąca, to by było może i 400-500, dlatego że myśmy to puścili tak niedawno, to ludzie się tak złapali. Fakt, że was tutaj przede wszystkim COVID tutaj przyprowadził, a nie Janusz Zagórski, Aleksandra, to tak żartuję, ale to dobrze, że zagrożenie się pojawiło i po prostu poczuliście, że tym razem musimy razem coś z tym zrobić, bo inaczej to będzie druga fala i nas rozwalą. Nie rozwalą nas, dlatego pracujcie. Ja się skoncentruję na budowaniu dialogu, konsensusu mądrych ludzi w Polsce. I na to możecie liczyć. Na razie dziękuję, proszę jeszcze. Ja jeszcze tylko... Janusz poruszył bardzo ważną kwestię. Ja myślę, że jako Kukiz 15 my już przepracowaliśmy. Ten ruch powinien się opierać na kilku kluczowych dla wszystkich postulatach. To nie powinno być 10, 20 czy 50 postulatów, to powinno być 5, może 7 postulatów, które wszystkie osoby, które ugrupowania, stowarzyszenia, grupy ludzi powinny się na nie umówić. To powinny być podstawowe postulaty. Jeżeli tych postulatów rzuci się 20 czy 30, to nic z tego nie wyjdzie, bo ludzie się ze sobą pokłócą później, dlatego będzie to ważne, dla tamtego to najważniejsze. My jako Kukiz 15 uważamy, że najważniejsze są te postulaty obywatelskie, demokracja, referenda, wybory posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych, żeby ten poseł był od państwa tutaj, żeby on przed państwem odpowiadał, a nie przed szefem partii w Warszawie. Bo przy tej ustawie GMO, w której Janusz również nam pomagał, ja rozmawiałem z posłami Prawa i Sprawiedliwości i pytałem ich, no dlaczego tak się zachowujecie, dlaczego tak zły projekt ustawy przedstawiliście, skoro jak byliście w opozycji, to mówiliście, że to zatrzymacie. Koniec końców, co ja słyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, nic więcej nie mogę zrobić, bo jak będę dalej rozrabiał, to nie będzie mnie na listach. I to jest to. Polityk ma być odpowiedzialny przed swoimi wyborcami.
żadna monarchia, bo to pięknie wygląda na obrazkach. Tylko kiedyś, jak monarcha był zły, to jemu się głowę obcinało i był następny monarcha. No, nie chcielibyśmy iść w tym kierunku, najlepiej się sprawdza demokracja bezpośrednia i dzisiaj możemy ten e-voting zrobić. Bo skoro Włosi w Ruchu Pięciu Gwiazd sobie to zrobili, to dlaczego my tego nie możemy zrobić? Posłowie w tej chwili głosują zdalnie z dowolnego miejsca na telefonie. Ja dzisiaj do Państwa tutaj jechałem i głosowałem w samochodzie, słuchając tego, co się dzieje, i głosowałem. Czyli skoro można głosować, skoro Państwo mogą płacić pieniędzmi, to dlaczego właśnie nie można zrobić sobie takiego e-parlamentu? Chociaż no, będziemy dyskutować, bo wydaje mi się, że ten e-parlament powinien być związany z danym posłem. Dany poseł z danego okręgu ma swoich wyborców i on się z nimi kontaktuje, oni z nim współpracują, bo jeszcze raz Państwu mówię, tych elementów, tych głosowań jest 300. No nie da się, żeby każdy z Państwa rzucił pracę i przeczytał te 800 stron, które mają odnośniki do kolejnych 5000 innych stron. To muszą być grupy tematyczne. Kolejne, bo zaraz będziemy mieć połączenie już, myślę, że z Jurkiem Ziem, bo kto z Państwa chciałby zabrać głos? Zapraszam. Jedno pytanie. Ci ludzie, co się tu zebrali, żeby się nie rozeszli, co z tego jest? Jest jakaś lista, tutaj będziemy ja będę Państwa zapraszał. Na każdym spotkaniu dajemy taką prośbę, że... Ja już tę listę mam, ja Ci przekażę. Ja już to zrobiłem z tą formułką, że Państwo się zgadzają. Jeżeli ktoś się nie wpisał, to również Państwa zapraszam, bo trzeba budować właśnie to, o czym Pan powiedział. Musimy się spotykać i dlatego był ten mój pomysł Klubu Liderów Obywatelskości, żeby się spotykać i wymieniać się poglądami. Bo tak naprawdę, żeby być dobrym politykiem, ja to powtarzam od 5 lat, trzeba mieć 3 cechy. Być uczciwym, pracowitym, a przede wszystkim słuchać ludzi. Bo mądrość nie jest tak w każdym, bo ktoś się urodził mądry. Mądrość jest wtedy, jak on rozmawia z ludźmi i słucha. I rzeczywiście trzeba, tak jak i Dorota Gudaniec napisała w tym swoim dzisiejszym emocjonalnym liście, racjonalnie iść do przodu, łączyć się i iść do przodu. Dziękuję.